Lew Tolstoj, Wojna i pokój, przełożył Andrzej Stawar, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, rok 1976. Czyta Ksawery Jasieński. Część pierwsza. A więc książę Genua i Lucca to tylko apanaże rodziny Buonaparte. Nie, uprzedzam, jeśli pan nie powie mi, że mamy wojnę, jeśli jeszcze raz pozwolisz sobie tuszować wszystkie bezeceństwa, wszystkie okrucieństwa owego antychrysta, wierzę do prawdy, że to antychryst. Ja księcia więcej nie znam. Nie jesteś mój wierny niewolnik, jak to mówisz. Widzę, żem pana przestraszyła. Proszę siąść i opowiadać. Mówiła tak w lipcu 1805 roku znana powszechnie Anna Pawłowna Scherer, dama dworu i zaufana cesarzowej Marii Fiodorowny, witając znacznego dygnitarza, księcia Wasilia, który pierwszy przybył na jej wieczór. Anna Pawłowna kaszlała od kilku dni. Miała grypę, jak powiadała. Grypa była wówczas nowym słowem, rzadko używanym. W bilecikach wysłanych rano przez lokaja w czerwieni było napisane do wszystkich bez różnicy. Jeśli pan, hrabio albo książę, nie masz na widoku nic lepszego i jeśli perspektywa spędzenia wieczoru u biednej, chorej niezbyt pana przestrasza, to będę bardzo rada, widząc pana dziś u siebie między 7 a 10. Anna Scherer. Boże, co za gwałtowny atak, odpowiedział bynajmniej niezmieszany takim powitaniem książę, chodzący w dworskim haftowanym mundurze, w pończochach, trzewikach, przy gwiazdach i rozjaśnił płaskie oblicze. Mówił tą wytworną francuszczyzną, którą nie tylko mówili, ale i myśleli nasi dziadowie, z ową spokojną, protekcjonalną intonacją, właściwą dygnitarzowi, który życie strawił w wielkim świecie i przy dworze cesarskim. Podszedł do Anny Pawłowny, pocałował ją w rękę, przedstawiając jej swą błyszczącą, perfumowaną łysinę i rozsiadł się wygodnie na kanapce. Przede wszystkim proszę powiedzieć, droga przyjaciółko, jak pani zdrowie? Proszę mnie uspokoić, rzekł, nie zmieniając głosu, tonem, w którym poprzez uprzejmość i współczucie przeświecała obojętność, a nawet kpina. Jakże można być zdrową, gdy się cierpi moralnie? Czyż istota czuła może być spokojna w naszych czasach? Rzekła Anna Pawłowna. Mam nadzieję, że spędzisz u mnie, książę, cały wieczór. A bal u posła angielskiego? Mamy dziś środę, muszę się tam pokazać, rzekł książę. Córka przyjedzie po mnie i zawiezie tam. Myślałam, że dzisiejszy bal został odwołany. Przyznam się, że wszystkie te bale i fajerwerki stają się nudne. Gdyby wiedziano, że pani sobie tego życzy, odwołano by bal, rzekł książę z nawyku, niby nakręcony zegar, mówiąc rzeczy, w które sam nie chciał, aby wierzono. Proszę mnie nie dręczyć. No, co postanowiono w związku z depeszą Nowosilcowa? Książę, wiesz wszystko. Jakby tu rzec, rzekł książę chłodnym, znudzonym tonem. Co postanowiono? Postanowiono, że Buonaparte spalił za sobą mosty, a my, zdaje się, gotowiśmy spalić i nasze. Książę Wasilii mówił zawsze leniwie, niby aktor wygłaszający rolę ze starej sztuki. Anna Pawłowna Scherer przeciwnie, mimo swą 40, była pełna żywości i porywów. Być entuzjastką stało się jej pozycją społeczną i niekiedy, nawet wcale tego nie chcąc, robiła z siebie entuzjastkę, aby nie zawieść oczekiwań ludzi, którzy ją znali. Powściągliwy uśmiech i grający stale na twarzy Anny Pawłowny, mimo iż nie pasował do jej zużytych rysów, wyrażał, jak to bywa u rozpieszczonych dzieci, stałą świadomość własnej miłej wady
z której nie chcemy, nie możemy i nie uważamy za stosowne poprawić się. Wśród rozmowy o wypadkach politycznych Anna Pawłowna wpadła w zapał. Ach, proszę mi nie mówić o Austrii. Ja nic nie rozumiem. Być może, lecz Austria nigdy nie chciała i nie chce wojny. Zdradza nas. Rosja jedynie powinna być zbawczynią Europy. Nasz dobroczynny monarcha zna swą wysoką misję i pozostanie jej wierny. To jedno, w co wierzę. Naszemu dobrotliwemu, cudownemu monarsze przypadnie największa rola w świecie, a on jest tak cnotliwy i dobry, że Bóg go nie opuści i on spełni misję zdławienia hydry rewolucji, która teraz jest jeszcze okropniejsza w postaci tego mordercy i łotra. My jedynie winniśmy okupić krew sprawiedliwego. Pytam, na kim mamy polegać? Anglia ze swym kupieckim duchem nie pojmie i nie może pojąć całej wzniosłości duszy cesarza Aleksandra. Odmówiła opuszczenia Malty. Chciałaby poznać, szuka ukrytego sensu naszych działań. Cóż powiedzieli Nowosilcowowi? Nic. Oni nie zrozumieli, oni nie mogą zrozumieć poświęcenia naszego cesarza, który niczego nie chce dla siebie i chce tylko szczęścia świata. I cóż oni obiecali? Nic. A i tego nie spełnią, co obiecali. Prusy już obwieściły, że Bonaparte jest niezwyciężony i że cała Europa nic nie zdziała przeciwko niemu. I ja nie wierzę ani jednemu słowu Hardenberga czy Haugwitza. Ta osławiona neutralność Prus to tylko pułapka. Wierzę w Boga jedynego i wielkie przeznaczenie naszego umiłowanego cesarza. On zbawi Europę. Zatrzymała się nagle z uśmiechem drwiny nad własnym uniesieniem. Myślę, rzekł książę z uśmiechem, iż gdyby posłano panią zamiast naszego kochanego Witzingerode, zdobyłabyś szturmem zgodę króla pruskiego. Pani jest tak wymowna. Czy dostanę herbaty? Zaraz, a propos, dodała uspokajając się, mam dziś u siebie dwóch interesujących ludzi. Wicehrabiego de Mortemar, spowinowaconego z rodziną Montmorency przez Rouenów. To jedna z najlepszych rodzin Francji. On należy do tych porządnych, prawdziwych emigrantów. A poza tym ksiądz Morio. Zna książę ten głęboki umysł. Został przyjęty przez cesarza. Wie książę? A, będę się bardzo cieszył, rzekł książę. Proszę powiedzieć, dodał w sposób osobliwie niedbały, jak gdyby dopiero co przypominając sobie, a przecie to, co pytał, stanowiło główny cel jego odwiedzin. Czy to prawda, że l'impératrice mère, czyli matka cesarza, pragnie nominacji barona Funke na pierwszego sekretarza do Wiednia? Baron to miernota, jak się wydaje. Książę Wasilii pragnął umieścić syna na tym stanowisku, które poprzez cesarzową Marię Fiodorownę starano się powierzyć baronowi. Anna Pawłowna niemal przymknęła oczy na znak, że ani ona, ani ktokolwiek inny nie może sądzić o tym, czego cesarzowa sobie życzy lub co jej się podoba. Baron Funke został zarekomendowany cesarzowej matce przez jej siostrę, rzekła tylko smętnym, oschłym tonem. W chwili, gdy wspomniała o cesarzowej, twarz Anny Pawłowny nagle przejawiła głęboki, szczery wyraz oddania i czci, połączonej ze smutkiem, co się u niej zdarzało zawsze, gdy w rozmowie wspomniała swą wysoką protektorkę. Powiedziała, że jej cesarska mość raczyła okazać baronowi Funke wiele szacunku i znowu wzrok jej powlókł się smutkiem. Książę zamilkł obojętnie. Anna Pawłowna w właściwy sobie sposób, ze zręcznością nabytą przy dworze i z kobiecym bystrym taktem, pragnęła zarazem i dotknąć księcia za to, że ośmielił się wspomnieć w ten sposób o osobie, która cieszyła się protekcją cesarzowej i pocieszyć księcia. A propos pańskiej rodziny, rzekła. Książę wie, że jego córka od czasu, gdy udziela się w towarzystwie, jest przedmiotem zachwytu całego towarzystwa. Mówią o niej, że jest
piękna jak marzenie. Książę skłonił się na znak szacunku i wdzięczności. Myślę często, ciągnęła Anna Pawłowna po chwili milczenia, przysuwając się do księcia, mile uśmiechnięta, jakby wskazując przez to, że dyskusje na tematy polityczne i światowe zostały ukończone i teraz zaczyna się rozmowa od serca. Często myślę, jak szczęście w życiu bywa niesprawiedliwie rozdzielone. Za co los dał księciu dwoje tak wspaniałych dzieci? Wyjąwszy Anatola, młodszego syna, nie lubię go, wtrąciła bezapelacyjnie, uniosłszy brwi. Tak zachwycających dzieci. A książę doprawdy ceni je mniej niż inni i dlatego nie jest ich wart. I Anna Pawłowna uśmiechnęła się swym entuzjastycznym uśmiechem. Cóż robić? Lavater powiedziałby, że brak mi guza rodzicielskiego, powiedział książę. Proszę nie żartować, chciałam poważnie z księciem pomówić. Wie książę, jestem niezadowolona z pańskiego młodszego syna. Niech to pozostanie między nami. Twarz jej przybrała smutny wyraz. Mówiono o nim u jej cesarskiej mości, współczując księciu. Książę nie odpowiadał, lecz ona w milczeniu, patrząc na niego znacząco, czekała na odpowiedź. Książę Wasilii skrzywił się. No cóż mam począć? Rzekł wreszcie. Pani wiesz, zrobiłem dla ich wychowania wszystko, co może zrobić ojciec. I obaj wyrośli na durniów. Hipolit to przynajmniej głupiec spokojny, Anatol zaś niepohamowany. To cała różnica, rzekł uśmiechając się w sposób bardziej ożywiony i nienaturalny niż zwykle, przy czym szczególnie ostro uwydatniało się w zmarszczkach, które powstały koło jego ust, coś niespodzianie brutalnego i nieprzyjemnego. I po co tacy ludzie jak pan mają dzieci? Gdyby książę nie był ojcem, nic bym mu nie mogła zarzucić, rzekła Anna Pawłowna, wznosząc oczy w zamyśleniu. Jestem pani wierny niewolnik. Pani jednej mogę to wyznać. Moje dzieci są utrwaleniem mego życia. To mój krzyż. Tak to sobie tłumaczę. No cóż pani chce? Zamilkł, wyrażając gestem poddanie się okrutnemu losowi. Anna Pawłowna zamyśliła się. Czy książę nigdy nie pomyślał o tym, aby ożenić swego marnotrawnego syna Anatola? Powiadają, rzekła, iż stare panny mają manię swatania. Ja jeszcze nie czuję u siebie tej słabostki, ale mam pewną panienkę, która jest bardzo nieszczęśliwa z ojcem. Nasza krewna księżniczka Bołkońska. Książę Wasilii nie odpowiedział, choć z szybkością orientacji i zapamiętywania właściwą ludziom światowym dał poznać ruchem głowy, że przyjmuje te dane do wiadomości. Czy pani wie, że Anatol kosztuje mnie 40 000 rocznie? Rzekł, nie mogąc widać powstrzymać smutnego biegu własnych myśli. Umilkł. Co będzie za 5 lat, jeśli tak dalej pójdzie? Oto awantaże ojcostwa. Czy ta pani księżniczka jest bogata? Ojciec jest bardzo bogaty i skąpy. Mieszka na wsi. Wie książę, to ten słynny książę Bolkoński, dymisjonowany jeszcze za nieboszczyka cesarza i przezwany królem pruskim. To człowiek bardzo rozumny, ale zdziwaczały i ciężki w pożyciu. Biedaczka jest bardzo nieszczęśliwa. Ma brata, to ten, co niedawno ożenił się z Lizą Majnem, adiutant Kutuzowa. Będzie dziś u mnie. Proszę posłuchać, droga Anetko, rzekł książę, ujmując nagle swą rozmówczynię za rękę i przyginając ją nie wiadomo czemu ku dołowi. Niech pani mi to załatwi, a pozostanę na zawsze najwierniejszym rabem. Jak pisze mi mój starosta, rapem przez P. Jest z dobrej rodziny i bogata. To wszystko, czego mi trzeba. Swobodnymi i poufale wdzięcznymi ruchami, które go cechowały, ujął dłoń damy dworu, ucałował, a ucałowawszy, pomachał ręką frejliny, rozwalając się w fotelu i patrząc w bok. Czekaj pan,
rzekła Anna Pawłowna z namysłem. Dziś jeszcze powiem Lizie, żonie młodego Bołkońskiego, i może to się ułoży. Przy pańskiej rodzinie zacznę moje rzemiosło starej panny. Salon Anny Pawłowny zaczął się po trochu zapełniać. Przybyła noblesa petersburska, ludzie najrozmaitszego wieku i charakteru, lecz zrównani przez towarzystwo, w którym żyli. Przyjechała córka księcia Wasilia, piękna Ellen, która wstąpiła po ojca, by razem z nim pojechać na bal do posła. Była w balowej sukni z cyfrą dworską. Przyjechała również młoda, malutka księżna Bołkońska, znana jako najbardziej powabna kobieta w Petersburgu. Ubiegłej zimy wyszła za mąż i obecnie nie pokazywała się w wielkim świecie z powodu brzemienności, ale na mniejszych przyjęciach jeszcze bywała. Przyjechał książę Hipolit, syn księcia Wasilia. Przywiózł ze sobą Morte Marta, którego przedstawił. Przyjechał również ksiądz Morio oraz wiele innych osób. Pan jeszcze nie widział, albo pan jeszcze nie zna mojej ciotki, mówiła Anna Pawłowna do przybywających gości i z wielką powagą prowadziła ich do malutkiej staruszki z wysoką koafiurą, która wyplynęła z sąsiedniego pokoju, jak tylko goście zaczęli się zjeżdżać. Anna Pawłowna wymieniała ich nazwiska, powoli przenosząc wzrok z gościa na moją ciotkę, a potem odchodziła. Wszyscy goście dopełniali obrzędu witania się z nikomu nieznaną, nieinteresującą i nikomu niepotrzebną ciocią. Anna Pawłowna ze smutnym, uroczystym współczuciem przyglądała się tym powitaniom i milcząco je pochwalała. Ciocia jednymi i tymi samymi zwrotami rozmawiała z każdym o jego zdrowiu, o swoim zdrowiu i o zdrowiu jej cesarskiej mości, które teraz dzięki Bogu jakoś się poprawiło. Wszyscy, którzy do niej podchodzili, przez grzeczność, nie okazując pośpiechu, z uczuciem ulgi po spełnieniu ciężkiego obowiązku opuszczali staruszkę, aby przez cały wieczór już ani razu nie zbliżyć się do niej. Młoda księżna Bołkońska przybyła z robótką w aksamitnym woreczku haftowanym złotem. Jej ładniutka górna warga z lekko czerniejącymi wąsikami odsłaniała zęby, ale tym wdzięczniej się podnosiła i jeszcze wdzięczniej niekiedy wydłużała się i opadała na dolną. Jak to bywa u wszystkich skończenie powabnych kobiet, wada urody, przekrótka warga i półuchylone usta, wydawała się osobliwym, właściwym jej wdziękiem. Każdy patrzył wesoło na tę przyszłą matkę, śliczną, pełną zdrowia i rzeźkości, tak lekko znoszącą swój stan. Starcom i znudzonym, ponurym młodym ludziom, kiedy z nią przebyli czas pewien i porozmawiali, wydawało się, że sami stają się podobni do niej. Kto tylko z nią rozmawiał i przy każdym słowie widział jej jasny uśmieszek i lśniące, białe, odsłaniające się wciąż zęby, myślał, że i on teraz jest szczególnie miły. A tak myślał każdy. Mała księżna z woreczkiem w ręku, kołysząc się drobnymi, szybkimi kroczkami, okrążyła stół i szybkim ruchem, poprawiwszy suknię, usiadła na kanapie. W pobliżu srebrnego samowara, jakby wszystko, cokolwiek robiła, było rozrywką dla niej i dla wszystkich, którzy ją otaczali. Przyniosłam robótkę, rzekła, otwierając swój ridicule i zwracając się do wszystkich. Proszę, Anet, nie splatać mi figla. Napisała mi pani, że to będzie małe przyjęcie, zwróciła się do gospodyni. Widzi pani, jak jestem wystrojona. I rozłożyła ręce, by pokazać swą szarą, wytworną suknię z koronkami, nieco niżej piersi, przepasaną szeroką wstęgą. Proszę być spokojną, Lizo. Zawsze będzie pani najładniejsza, odpowiedziała Anna Pawłowna. Wie pani, mąż mnie opuszcza, ciągnęła tym samym tonem Liza, zwracając się do generała. Idzie na śmierć. Proszę mi powiedzieć, po co ta szkaradna wojna? Rzekła do księcia Wasilia i nie czekając na odpowiedź, zwróciła się do córki księcia Wasilia, pięknej Ellen. Jakaż to miła osoba,
ta malutka księżna, rzekł cicho książę Wasilii do Anny Pawłowny. Wkrótce po małej księżnie wszedł tęgi, masywny, młody człowiek z krótko ostrzyżoną głową, w okularach, w jasnych pantalonach wedle ówczesnej mody, w wysokim żabocie i brązowym fraku. Ów tęgi, młody człowiek był nieprawym synem znamienitego magnata z czasów cesarzowej Katarzyny, hrabiego Bezuchowa, który teraz dogorywał w Moskwie. Dopiero co powrócił z zagranicy, gdzie się kształcił, jeszcze nie pełnił żadnej służby i pierwszy raz znalazł się w towarzystwie. Anna Pawłowna powitała go ukłonem przeznaczonym dla ludzi najniższej hierarchii w jej salonie. Przecie, mimo to najgorszego gatunku powitanie, na widok wchodzącego Piera, twarz Anny Pawłowny wyraziła niepokój i strach, podobny do tego, który się ujawnia na widok czegoś nadmiarę wielkiego i niewłaściwego w danym miejscu. Jednak choć Pierre istotnie był nieco większy niż inni mężczyźni w pokoju, ów strach mógł dotyczyć jedynie rozumnego, a zarazem nieśmiałego, uważnego, a pełnego naturalności spojrzenia, jakie wyróżniało go spośród wszystkich w tym salonie. Bardzo to miło z pańskiej strony, że przyszedł pan odwiedzić biedną chorą, Monsieur Pierre, rzekła do niego Anna Pawłowna, zamieniając wystraszone spojrzenie z ciocią, do której go prowadziła. Pierre wymamrotał coś niezrozumiałego i wciąż szukał czegoś wzrokiem. Uśmiechnął się radośnie i wesoło, kłaniając się małej księżnie, jak bliskiej znajomej, i podszedł do cioci. Strach Anny Pawłowny był nie bez podstaw, gdyż Pierre, nie dosłuchawszy się, co ciocia mówiła o zdrowiu jej cesarskiej mości, oddalił się. Przestraszona Anna Pawłowna zatrzymała go słowami. Nie zna pan księdza Morio? To bardzo interesujący człowiek, powiedziała. Tak, słyszałem o jego projekcie wieczystego pokoju. To bardzo ciekawe, ale bodaj czy możliwe. Tak pan sądzi, odrzekła Anna Pawłowna, byleby coś powiedzieć i móc znowu wrócić do swych obowiązków pani domu. Ale Pierre popełnił nietakt odwrotny. Przedtem opuścił rozmówczynię, nie wysłuchawszy jej słów, teraz zaś zatrzymał swą rozmową interlokutorkę, która powinna była od niego odejść. Pochyliwszy głowę i rozstawiwszy długie nogi, zaczął dowodzić Annie Pawłownie, dlaczego sądzi, że projekt księdza jest chimerą. Porozmawiamy później, oświadczyła Anna Pawłowna z uśmiechem. I pozbywszy się młodego człowieka, nieznającego życia, powróciła do swych zajęć pani domu, nadal się przysłuchując i dając baczenie, gotowa ruszyć z sukursem tam, gdzie rozmowa słabła. Niby właściciel przędzalni, gdy porozsadza ludzi na ich stanowiska robocze, przechadza się po zakładzie, a zauważywszy, że któreś wrzeciono stanęło lub wydaje dźwięk niezwykły, skrzypiący lub nazbyt hałaśliwy, zmierza szybko, by zatrzymać wrzeciono albo mu nadać właściwy bieg, Anna Pawłowna, przechadzając się po swym salonie, zbliżała się do kółka, które milkło lub rozprawiało zbyt wiele i jednym słowem lub przesunięciem nadawała prawidłowy, właściwy tok maszynie do mówienia. Przecie wśród tych zabiegów ciągle widać było jej obawę z powodu Piera. Spoglądała na niego z troską, gdy zbliżał się, by posłuchać, co mówiono w kółku Mortemarta, a potem odszedł do drugiego kółka, gdzie mówił Labbé. Dla Piera wychowanego za granicą, ów wieczór u Anny Pawłowny był pierwszym, jaki widział w Rosji. Wiedział, że tutaj zebrała się wszystka inteligencja petersburska, więc oczy mu się rozbiegały, jak dziecku w sklepie z zabawkami. Obawiał się wciąż, by nie stracić mądrych rozmów, które mógłby usłyszeć. Patrząc na pewne siebie i dystyngowane twarze zebranych, spodziewał się wciąż czegoś osobliwie mądrego. Wreszcie podszedł do Morio. Rozmowa wydała mu się interesująca. Zatrzymał się więc, czekając na okazję, gdy będzie mógł wypowiedzieć swoje myśli, co tak bardzo lubią młodzi ludzie. Wieczór u Anny Pawłowny został wprawiony w ruch. Wrzeciona furkotały równomiernie i bez przerwy w różnych stronach. Prócz ma tante, przy której siedziała tylko pewna starsza dama,
z wyplakaną, chudą twarzą, nieco obca w tym świetnym towarzystwie. Towarzystwo rozdzieliło się na trzy kółka. Centrum jednego z nich, bardziej męskiego, stanowił Labby, drugiego, młodego, piękna księżniczka Hélène, córka księcia Wasilia, oraz ładniutka, rumiana, zbyt pełna jak na swój młody wiek, mała księżna Bolkońska, trzeciego Mortmar i Anna Pawłowna. Wicehrabia był to młody człowiek o miłym wyglądzie, miękkich rysach i ujmujących manierach. W sposób widoczny uważał się za znakomitość, lecz jako człowiek dobrze wychowany skromnie zezwalał, by towarzystwo, w którym przebywa, cieszyło się nim. Anna Pawłowna w sposób oczywisty raczyła nim swoich gości. Jak dobry maître d'hôtel podaje niby coś nadzwyczaj wspaniałego, kawałek wołowiny, której by się nie chciało jeść, widząc ją w brudnej kuchni, Anna Pawłowna owego wieczoru podawała swym gościom jako nadnaturalny wykwint najpierw wicehrabiego, potem Labbé. W kółku Mortmartre od razu zaczęto mówić o zamordowaniu księcia d'Enghien. Książę d'Enghien od roku 1801 przebywał w Badeni w Ettenheim. W roku 1804 Napoleon rozkazał porwać księcia, którego jako należącego do rodziny królewskiej podejrzewał o udział w konspiracji antynapoleońskiej. Z wyroku sądu doraźnego książę został rozstrzelany w Vincennes. Wicehrabia oświadczył, że książę d'Enghien zginął przez swą wspaniałomyślność i że Bonaparte miał specjalne powody do zawziętości. Ach tak, proszę nam to opowiedzieć, wicehrabio, rzekła Anna Pawłowna, czując z radością, że to zdanie pobrzmiewa jakby czymś à la Louis XV. Proszę nam to opowiedzieć, wicehrabio. Wicehrabia skłonił się na znak posłuszeństwa i uśmiechnął się uprzejmie. Anna Pawłowna utworzyła krąg wokół wicehrabiego, zapraszając wszystkich, by posłuchali jego opowiadania. Wicehrabia osobiście znał jego wysokość, szepnęła Anna Pawłowna do jednego z gości. Wicehrabia wspaniale opowiada, rzekła do drugiego. Od razu widać, że to człowiek z dobrego towarzystwa, poinformowała trzeciego. I wicehrabia został podany towarzystwu wytwornie, w jak najlepszym dla siebie świetle, niczym rozbew na gorącym półmisku posypany zieleniną. Wicehrabia już chciał rozpocząć swe opowiadanie i uśmiechnął się subtelnie. Proszę tutaj, chère Hélène, rzekła Anna Pawłowna do pięknej księżniczki, która siedziała opodal, stanowiąc centrum drugiego kółka. Księżniczka Hélène uśmiechała się. Wstała z tym samym niezmiennym uśmiechem skończenie pięknej kobiety, z jakim weszła do salonu. Szeleszcząc lekko swą białą, balową toaletą, przybraną bluszczem i mchem, olśniewając białością ramion, połyskiem włosów i brylantów, szła wśród rozstępujących się mężczyzn prosto przed siebie, nie patrząc na nikogo, lecz uśmiechając się do wszystkich, jak gdyby dając łaskawie każdemu prawo, by się napawał pięknością jej talii, pełnych ramion, bardzo odsłoniętych wedle ówczesnej mody piersi i pleców i jakby wnosząc ze sobą blask balu, zbliżyła się do Anny Pawłowny. Odcinek drugi. Hélène była tak ładna, że nie tylko nie dostrzegało się w niej ani cienia kokieterii, lecz przeciwnie, widać było jak gdyby zażenowanie swą zdumiewającą zbyt gwałtownie i zwycięsko działającą urodą. Jak gdyby pragnęła, lecz nie mogła zmniejszyć wpływu swej urody. Jakaż ona piękna, mówił każdy, kto ją zobaczył. Wicehrabia, jakby zaskoczony czymś nadzwyczajnym, wzruszył ramionami i spuścił oczy w chwili, kiedy Hélène siadała przed nim, opromieniając również i jego tym samym niezmiennym uśmiechem. Pani, wobec takiego audytorium lękam się o swe umiejętności, rzekł z uśmiechem, pochylając głowę. Księżniczka oparła na stoliku swą obnażoną, pełną rękę i nie uważała za stosowne cokolwiek odpowiedzieć. Czekała z uśmiechem. Przez cały czas opowiadania siedziała wyprostowana,
Spoglądając z rzadka to na swą pełną, piękną rękę spoczywającą lekko na stoliku, to na jeszcze piękniejszą pierś, na której poprawiała brylantowy naszyjnik. Poprawiała też kilka razy fałdy swej sukni. A gdy opowiadanie wywierało wrażenie, oglądała się na Annę Pawłownę i natychmiast przybierała taki sam wyraz twarzy, jaki miała frejlina, a potem znów się uspokajała w promiennym uśmiechu. Śladem Helen również i mała księżniczka wstała od stołu, na którym zastawiono herbatę. — Proszę poczekać, wezmę tylko robótkę — oświadczyła. — O czymże pan myśli? — zwróciła się do księcia Hipolita. — Proszę mi przynieść mój woreczek. Księżna, rozmawiając z uśmiechem ze wszystkimi naraz, przerwała nagle, a usiadłszy, żywo poprawiała suknię. — Teraz mi dobrze — powtarzała i zabrała się do robótki, prosząc, aby zaczynać. Książę Hipolit przyniósł jej ridicule, cofnął się za nią i przysunąwszy sobie blisko fotel, usiadł przy niej. Czarujący Hipolit zdumiewał nadzwyczajnym podobieństwem do pięknej siostry i jeszcze bardziej tym, że mimo tego podobieństwa był uderzająco brzydki. Rysy twarzy miał takie same jak siostra, lecz u niej wszystko rozświetlał uśmiech pełen radości życia, zadowolenia z siebie, młody, niezmienny i nadzwyczajne posągowe piękno ciała. U brata przeciwnie, ta sama twarz omglona idiotyzmem wyrażała niezmiennie pewną siebie opryskliwość. Ciało zaś miał wątłe i słabe. Oczy, nos, usta, wszystko ściągało się jak gdyby w jeden niewyraźny grymas znudzenia. Ręce zaś i nogi przybierały zawsze nienaturalną pozycję. Czy to nie historia o upiorach? Powiedział, usiadłszy blisko księżny, śpiesznie przykładając do oczu lorgnon, jakby bez tego instrumentu nie mógł zacząć rozmowy. Ależ nie, mój drogi, odparł zdumiony narrator, wzruszając ramionami. Bo ja nie znoszę historii o upiorach, oświadczył książę Hipolit takim tonem, iż widać było, że wyrzekłszy te słowa, dopiero potem zrozumiał, co one znaczą. Mówił z taką pewnością siebie, że nikt nie mógł zrozumieć, czy to, co powiedział, jest bardzo mądre, czy też bardzo głupie. Książę Hipolit był w ciemnozielonym fraku, w pantalonach koloru uda przestraszonej nimfy, jak sam mówił, oraz w pończochach i trzewikach. Wicehrabia nader przyjemnie opowiedział obiegającą podówczas anegdotę o tym, jakoby książę d'Anguien jeździł sekretnie do Paryża, by widywać się z Mademoiselle Georges, znakomitą aktorką francuską, i że tam spotkał się z Bonapartem, który również cieszył się łaskami słynnej aktorki. Napoleon, spotkawszy się tam z księciem, przypadkowo wpadł w jedno z omdleń, którym często podlegał, i znalazł się w mocy księcia, czego książę nie wykorzystał. Bonaparte jednak w przyszłości odpłacił księciu śmiercią za tę jego wspaniałomyślność. Opowiadanie było bardzo przyjemne i zajmujące, szczególnie w tym miejscu, gdy rywale nagle poznają się nawzajem. Zdaje się, że damy były poruszone. Czarujące, rzekła Anna Pawłowna, spoglądając pytająco na małą księżnę. Czarujące, szepnęła malutka księżna, wtykając igiełkę w robótkę, jakby na znak, że ciekawy wątek i powab opowiadania przeszkadza jej pracować. Wicehrabia ocenił tę milczącą pochwałę i uśmiechnąwszy się z wdzięcznością, ją opowiadać dalej. Lecz wówczas Anna Pawłowna, ciągle spoglądając na strasznego dla siebie młodego człowieka, spostrzegła, że ten jakoś nazbyt zapalczywie i głośno rozmawia z Labbe, więc pośpieszyła z pomocą na ten niebezpieczny punkt. Istotnie, Pierowi udało się nawiązać z księdzem rozmowę o równowadze politycznej. Ksiądz zaś, widać zainteresowany naiwnym zapałem młodego człowieka, rozwijał przed nim swą ulubioną ideę. Obaj słuchali i mówili z nadmiernym ożywieniem i naturalnością. I to właśnie nie podobało się Annie Pawłownie. Jedyny sposób to równowaga europejska i prawo narodów, mówił ksiądz. Wystarczy, by jedno tak potężne państwo jak Rosja, osławione jako barbarzyńskie, stanęło bezinteresownie na czele przymierza,
mającego na celu równowagę europejską i ona zbawi świat. Jak pan odnajdzie taką równowagę? Zaczął już Pierre, lecz w tejże chwili zbliżyła się Anna Pawłowna i spojrzawszy surowo na Pierre'a, zapytała Włocha, jak znosi tutejszy klimat. Twarz Włocha zmieniła się nagle i przybrała obrażająco obłudny i ckliwy wyraz, który widać ksiądz przybierał z nawyku w rozmowach z kobietami. Jestem tak oczarowany powabami umysłu i wykształceniem towarzystwa, zwłaszcza kobiecego, do którego miałem szczęście być przyjętym, że jeszcze nie zdążyłem pomyśleć o klimacie, odrzekł. Anna Pawłowna już nie wypuściła księdza i Pierre'a. Aby ułatwić sobie obserwację, przyłączyła ich do ogólnego kółka. Tymczasem do salonu weszła nowa osobistość. Nową osobistością był młody książę Andrzej Bołkoński, mąż małej księżny. Książę Bołkoński był młodym człowiekiem niewielkiego wzrostu, wcale urodziwym, o wyrazistych, suchych rysach twarzy. Wszystko w jego postaci, poczynając od zmęczonego i znudzonego spojrzenia, aż do powolnego, miarowego kroku, stanowiło ostre przeciwieństwo do jego malutkiej, ruchliwej żony. Widocznie wszyscy w salonie byli mu nie tylko znani, ale i sprzykrzyli mu się tak, iż nudziło go zarówno patrzenie na nich, jak i słuchanie ich. Ze wszystkich zaś twarzy, które mu się znudziły, najbardziej chyba uprzykrzyła mu się twarz jego ładniutkiej żony. Odwrócił się od niej z grymasem, który oszpecił jego piękną twarz. Pocałował w rękę Annę Pawłownę i mrużąc oczy, przyjrzał się całemu towarzystwu. — Książę wybiera się na wojnę? — spytała Anna Pawłowna. — Generał Kutuzow — powiedział Bołkoński, akcentując jak Francuz ostatnią sylabę — Zow. — Zechciał mnie przyjąć na adiutanta. — A Liza, pańska żona, pojedzie na wieś. — Czy to nie grzech pozbawiać nas towarzystwa czarującej małżonki księcia? — Audrey, powiedziała do niego żona tym samym kokieteryjnym tonem, jakim się zwracała do obcych. — Co za historię opowiedział nam wicehrabia o mademoiselle Georges i Bonapartem. Książę Andrzej zmrużył oczy i odwrócił się. Pierre, który od chwili, gdy książę Andrzej wszedł do salonu, nie spuszczał z niego rozradowanych, przyjaznych oczu, podszedł do niego i ujął za rękę. Książę Andrzej, nie oglądając się, skrzywił twarz w grymasie, wyrażającym gniew na tego, kto dotyka jego ręki, lecz zobaczywszy uśmiechniętą twarz Pierre'a, sam uśmiechnął się niespodziewanie dobrym i miłym uśmiechem. — Ach tak, więc i ty przebywasz w wielkim świecie — rzekł do Pierre'a. — Wiedziałem, że książę będzie — odpowiedział Pierre. — Przyjadę do was na kolację — dodał cicho, by nie przeszkadzać wicehrabiemu, który ciągnął dalej swe opowiadanie. — Można? — Nie, nie można — odrzekł książę Andrzej, śmiejąc się i jednocześnie uściskiem ręki dając Pierre'owi do poznania, że nie trzeba o to pytać. Chciał jeszcze coś powiedzieć, lecz właśnie książę Wasilii i jego córka wstali. Mężczyźni również podnieśli się, by ustąpić im z drogi. — Proszę mi wybaczyć, drogi wicehrabio — rzekł książę Wasilii do Francuza, poufale pociągając go za rękaw ku krzesłu i dając tym do zrozumienia, aby nie wstawał. — Ten niefortunny bal u posła pozbawia mnie przyjemności, a panu przeszkadza. Z przykrością opuszczam pani zachwycający wieczór — oświadczył Annie Pawłownie. Córka jego, księżniczka Ellen, przeszła między krzesłami, przetrzymując lekka fałdy sukni. Uśmiech na jej ślicznej twarzy jaśniał jeszcze promienniej. Kiedy przechodziła obok niego, Pierre patrzył na tę piękność zachwyconymi, omal przerażonymi oczyma. — Bardzo ładna — rzekł książę Andrzej. — Bardzo — rzekł Pierre. Przechodząc obok, książę ujął Pierre'a za rękę i zwrócił się do Anny Pawłowny. — Proszę mi okrzesać tego niedźwiedzia — rzekł. — Przebywa u mnie już miesiąc, a po raz pierwszy widzę go w świecie.
Niczego bardziej nie trzeba młodemu człowiekowi niż towarzystwa rozumnych kobiet. Anna Pawłowna uśmiechnęła się i przyrzekła zająć się Pierrem, który, jak wiedziała, był ze strony ojca krewnym księcia Wasylija. Niemłoda pani, która przedtem siedziała z ma tante, wstała pośpiesznie i dogoniła księcia w przedpokoju. Z twarzy jej zniknęło poprzednie sztuczne zaciekawienie. Jej dobra, stroskana twarz wyrażała tylko niepokój i obawę. Co mi książę powie o moim Borysie? Powiedziała, doganiając księcia w przedpokoju. Imię Borys wymawiała z osobliwym akcentem na O. Nie mogę pozostawać dłużej w Petersburgu. Proszę mi powiedzieć, jaką wiadomość mam zawieść memu biednemu chłopcu? Choć książę Wasilii słuchał niechętnie i niemal niegrzecznie, a nawet okazywał zniecierpliwienie, starsza dama uśmiechała się doń poufale i wzruszająco, a żeby nie odszedł, wzięła go za rękę. Cóż to szkodzi, księciu, rzec słówko monarsze, a Borys od razu zostanie przeniesiony do gwardii, prosiła. Proszę mi wierzyć, księżno, że zrobię wszystko, co będę mógł, odpowiedział książę Wasilii. Ale trudno mi prosić monarchę. Radziłbym udać się do Rumiancewa za pośrednictwem księcia Golicyna. Tak byłoby rozsądniej. Niemłoda pani nazywała się księżna Drubecka, jedno z najlepszych nazwisk Rosji. Lecz była biedna, dawno przestała bywać w wielkim świecie i straciła dawne stosunki. Przyjechała teraz, by dla swego jedynaka wyjednać przyjęcie do gwardii. Po to tylko, by się zobaczyć z księciem Wasylijem, prosiła się i przybyła na wieczór do Anny Pawłowny i po to tylko słuchała opowiadania wicehrabiego. Przestraszyły ją słowa księcia Wasilija. Jej piękna ongi twarz wyraziła zawziętość, ale trwało to tylko chwilę. Znowu się uśmiechnęła i silniej przytrzymała księcia Wasilija za rękę. Proszę posłuchać, rzekła. Nigdy księcia o nic nie prosiłam, nigdy nie będę prosić. Nigdy nie przypominałam księciu o przyjaźni mojego ojca dla niego. Teraz jednak zaklinam księcia na Boga. Proszę to zrobić dla mojego syna, a będę uważać księcia za dobroczyńcę, dodała pośpiesznie. Nie, proszę się nie gniewać, lecz przyobiecać mi. Prosiłam Golicyna, odmówił. Proszę być dobrym jak dawniej, mówiła starając się uśmiechać, ale w oczach miała łzy. Papo, spóźnimy się, rzekła czekająca przy drzwiach księżniczka Ellen, zwracając swą ładną głowę na posągowych ramionach. Lecz wpływy w wielkim świecie to kapitał, którego należy strzec, by nie stopniał. Książę Wasilii wiedział o tym i raz zrozumiawszy, że gdyby zaczął wstawiać się za wszystkimi, którzy go proszą, wkrótce nie mógłby prosić o nic dla siebie, rzadko używał swego wpływu. Co się tyczy księżny Drubeckiej, to jednak poczuł po jej nowym wezwaniu coś w rodzaju wyrzutów sumienia. Przypominała mu prawdę. Swe pierwsze kroki na służbie państwowej zawdzięczał jej ojcu. Poza tym widział ze sposobu jej zachowania, że to jedna z tych kobiet, szczególnie matek, które wbiwszy sobie coś do głowy, nie odczepią się dopóki nie spełni się ich żądania. W przeciwnym zaś razie gotowe są narzucać się co dzień, co chwila, a nawet robić sceny. Ten ostatni wzgląd zachwiał nim. Szer Anna Michajłowna, rzekł z właściwą sobie familiarnością i znudzeniem w głosie. Zrobić to, o co mnie pani prosisz, jest dla mnie prawie niemożliwe. Jednak by dowieść, jak panią lubię, jak czczę pamięć nieboszczyka jej ojca, zrobię rzecz niemożliwą. Syn księżny zostanie przeniesiony do gwardii. Oto moja ręka. Jest pani zadowolona? Kochany książę, jesteś mym dobrodziejem. Właśnie tego spodziewałam się po księciu. Wiedziałam, że jesteś dobry. Książę chciał odejść. Proszę poczekać jeszcze słówko. Kiedy już zostanie przeniesiony do gwardii, zacięła się. Książę jest dobrze z Michaiłem Iłarionowiczem Kutuzowem. Proszę zarekomendować mu Borysa na adiutanta. Wtedy byłabym spokojna i wtedy bym już... Książę Wasylii uśmiechnął się. Tego nie obiecuję. Księżna nie wie, jak Kutuzow jest oblegany
od czasu, kiedy mianowano go naczelnym wodzem. Sam mi opowiadał, że chyba wszystkie moskiewskie panie zmówiły się, by mu oddać na adiutantów swych synów. Nie, kochany dobroczyńco, proszę mi przyobiecać, inaczej pana nie opuszczę. Papo, powtórzyła tym samym tonem piękna panna, spóźnimy się. No, do widzenia, żegnam, widzi księżna. Więc jutro książę zamelduje miłościwemu panu? Z całą pewnością, a co do Kutuzowa, to nie obiecuję. Nie, Bazil, proszę mi obiecać, proszę obiecać, zawołała za nim Anna Michajłowna z uśmiechem młodej kokietki. Kiedyś był jej prawdopodobnie właściwy, lecz teraz tak nie pasował do jej wymizerowanej twarzy. Najwidoczniej księżna zapomniała o swych latach i z nawyku puszczała w ruch wszystkie dawne niewieście sposoby. Jednak gdy tylko książę wyszedł, twarz jej na nowo przybrała ów chłodny wyraz sztuczności, który miała przedtem. Wróciła do kółka, gdzie wicehrabia ciągnął dalej opowiadanie i na nowo przybrała wygląd zasłuchanej, czekając na porę odjazdu, ponieważ załatwiła już swoją sprawę. A jak państwo znajdujecie tę ostatnią komedię koronacji w Mediolanie? Rzekła Anna Pawłowna. I znowu komedia. Lud Genui Lucchi składa życzenia panu Buonaparte, a pan Buonaparte siedzi na tronie i spełnia życzenia ludu. Wspaniałe! Można od tego oszaleć. Chciałoby się rzec, że cały świat stracił głowę. Książę Andrzej uśmiechnął się, patrząc prosto w oczy Anny Pawłowny. Bóg mi dał ją. Biada temu, kto się jej tknie, rzekł. Słowa Bonapartego wypowiedziane przy wkładaniu korony. Powiadają, że był bardzo piękny, wygłaszając te słowa. Dodał i jeszcze raz powtórzył te słowa po włosku. Dio mi la dona, quia chi la tocca. Mam nadzieję, ciągnęła Anna Pawłowna, że to była wreszcie owa kropla wody, która przepełni szklankę. Władcy nie mogą dłużej cierpieć tego człowieka, który wszystkiemu zagraża. Władcy? Nie mówię o Rosji, rzekł wicehrabia uprzejmie, a beznadziejnie. Cóż oni zrobili dla Ludwika XVII, dla królowej, dla królewnej Elżbiety? Nic. I proszę mi wierzyć, ponoszą karę za zdradę sprawy Bourbonów. Władcy? Ślą posłów z gratulacjami dla uzurpatora. I westchnąwszy pogardliwie, znowu zmienił pozycję. Książę Hipolit, który długo patrzył przez lornią na wicehrabiego, nagle przy tych słowach odwrócił się całym ciałem do małej księżny i poprosiwszy ją o igiełkę, ją pokazywać jej, rysując na stole igiełką, herb książąt Condy. Objaśniał jej ten herb z tak znaczącą miną, jakby księżna go o to prosiła. Beleczka czerwona, ząbkowana czerwono na niebieskim. Dom Kondeuszów, mówił. Księżna słuchała z uśmiechem. Jeśli Bonaparte jeszcze rok przetrwa na tronie Francji, ciągnął wicehrabia rozpoczętą rozmowę z miną człowieka, który innych nie słucha, lecz w sprawie, którą zna lepiej niż wszyscy, śledzi tylko bieg swych myśli, to sprawy zajdą zbyt daleko. Intrygą, gwałtem, wygnaniem, egzekucjami towarzystwo francuskie, mam na myśli wyższe sfery, zostanie unicestwione na zawsze. A wtedy... Wzruszył ramionami i rozłożył ręce. Pierre już chciał coś powiedzieć. Rozmowa interesowała go, lecz pilnująca go Anna Pawłowna przerwała mu. Cesarz Aleksander, odezwała się z melancholią, która stale towarzyszyła jej słowom, gdy mówiła o rodzinie cesarskiej, oznajmił, że samym Francuzom pozostawi wybór formy rządu i myślę, że bez wątpienia cały naród, uwolniwszy się od uzurpatora, rzuci się w ramiona prawowitego króla, oświadczyła Anna Pawłowna, starając się być uprzejmą dla emigranta royalisty. To wątpliwe, oświadczył książę Andrzej. Monsieur le Vicomte utrzymuje zupełnie słusznie, że sprawy posunęły się już za daleko. Myślę, iż trudno będzie powrócić do przeszłości.
O ile słyszałem, Pierre czerwieniejąc znowu się wmieszał do rozmowy, cała prawie szlachta przeszła już na stronę Bonapartego. Tak powiadają bonapartyści, rzekł wicehrabia, nie patrząc na Pierre'a. Teraz trudno poznać opinię publiczną we Francji. To powiedział Bonaparte, rzekł z uśmieszkiem książę Andrzej. Widać było, że wicehrabia mu się nie podoba, a choć nie patrzał na niego, przeciw niemu kierował swe słowa. Pokazałem im drogę sławy, dodał po krótkim milczeniu, znowu powtarzając słowa Napoleona. Nie chcieli jej. Otworzyłem im swe przedpokoje, rzucili się tłumnie. Nie wiem, do jakiego stopnia miał on prawo tak mówić. Żadnego, zaoponował wicehrabia. Po zabójstwie księcia najwięksi zapaleńcy przestali w nim widzieć bohatera. Jeśli nawet dla pewnych ludzi był on bohaterem, oświadczył wicehrabia, zwracając się do Anny Pawłowny, to po zamordowaniu księcia jest o jednego męczennika w niebie więcej, a o jednego bohatera mniej na ziemi. Anna Pawłowna oraz inni zdążyli jeszcze ocenić uśmiechem tych słów wicehrabiego, a już Pierre znowu wdarł się do rozmowy. A choć Anna Pawłowna przeczuwała, że powie coś niewłaściwego, nie mogła go powstrzymać. Egzekucja księcia d'Enghien, rzekł Pierre, była koniecznością państwową. I ja właśnie w tym, że Napoleon nie uląkł się wziąć na siebie odpowiedzialności za ten postępek, widzę wielkość jego duszy. Boże, mój Boże, wyrzekła Anna Pawłowna strasznym szeptem. Jak to? W morderstwie widzi pan wielkość duszy? Rzekła mała księżna, uśmiechając się i przysuwając do siebie robótkę. Ach, och, odezwały się różne głosy. Świetnie, rzekł po angielsku książę Hipolit i jął uderzać się dłonią po kolanie. Wicehrabia tylko wzruszył ramionami. Pierre spojrzał triumfalnie z ponad okularów na słuchaczy. Dlatego tak mówię, ciągnął desperacko, że Bourbonowie uciekli przed rewolucją i pozostawili naród na łup anarchii. Jeden Napoleon potrafił zrozumieć rewolucję i ujarzmił ją. Toteż dla dobra powszechnego nie mógł się zawahać przed poświęceniem życia jednego człowieka. Nie zechciałby pan przejść do tamtego stołu, rzekła Anna Pawłowna, lecz Pierre, nie odpowiadając, ciągnął dalej. Nie, mówił zapalając się coraz bardziej. Napoleon jest wielkim, ponieważ stanął ponad rewolucją, zdławił jej nadużycia, a zachował wszystko, co dobre, równość obywateli, wolność słowa i druku i tylko dlatego osiągnął władzę. Tak, gdyby objąwszy władzę, nie używał jej dla mordów, ale oddał ją prawowitemu królowi, powiedział wicehrabia, wówczas i ja bym go nazwał człowiekiem wielkim. Nie mógłby tego zrobić. Lud dał mu władzę tylko po to, by go uwolnił od Bourbonów i dlatego, że widział w nim człowieka wielkiego. Rewolucja była wielką sprawą, ciągnął Monsieur Pierre, dając tym wyzywająco wtrąconym zdaniem wyraz swej wielkiej młodości i pragnieniu, by jak najrychlej wszystko wypowiedzieć. Rewolucja i królobójstwo to wielkie dzieła? Ale czy nie zechciałby pan przejść do tamtego stołu? Powtórzyła Anna Pawłowna. Umowa społeczna, rzekł wicehrabia, uśmiechając się łagodnie. Ja nie mówię o królobójstwie, ja mówię o ideałach. Tak, idee grabieży, zabójstw i królobójstwa, znów przerwał ironiczny głos. To były krańcowości, rozumie się, i nie one mają znaczenie. Całe znaczenie polega na prawach człowieka, emancypacji od przesądów i równości obywateli, a te wszystkie idee Napoleon utrzymał w całej mocy. Wolność i równość, rzekł lekceważąco wicehrabia, jak gdyby wreszcie zdecydował udowodnić poważnie temu młodzieńcowi całą niedorzeczność jego wywodów. To są tylko szumne słowa, które już dawno zostały skompromitowane. Któż nie kocha wolności i równości? Już Zbawiciel nasz głosił wolność i równość. Czyż po rewolucji ludzie stali się szczęśliwsi? Przeciwnie, myśmy chcieli wolności, a Bonaparte ją zniszczył.
Książę Andrzej spoglądał z uśmiechem to na Piera, to na wicehrabiego, to na panią domu. W pierwszej chwili wybryk Piera przeraził Annę Pawłownę, pomimo całego jej obycia. Lecz kiedy zobaczyła, że wicehrabia nie traci zimnej krwi z powodu bluźnierstw wygłaszanych przez Piera i gdy się przekonała, że tych słów już nie można zaprzeć, zebrała siły i przyłączając się do wicehrabiego, wpadła na mówcę. — Ależ, drogi Monsieur Pierre — rzekła Anna Pawłowna — jakże można nazywać wielkim człowieka, który mógł skazać księcia nawet po prostu człowieka bez sądu i bez winy? — Zapytałbym — odezwał się wicehrabia — jak Monsieur tłumaczy 18 Brimera? Czyż to nie oszustwo? To oszustwo, które niczym nie przypomina postępowania wielkiego człowieka. A jeńcy w Afryce, których pozabijał, wtrąciła mała księżna. To straszne i wzruszyła ramionami. To parweniusz, nie ma co mówić, powiedział książę Hipolit. Monsieur Pierre nie wiedział komu odpowiedzieć. Spojrzał po wszystkich i uśmiechnął się. Uśmiech jego nie był podobny do uśmiechu innych ludzi, u których przechodzi on w nieuśmiech. Przeciwnie, kiedy Pierre się uśmiechał, to nagle w jednym mgnieniu znikała twarz poważna, a nawet nieco posępna, a zjawiała się inna, dziecięca, dobra, nawet głupkowata i jakby prosząca o przebaczenie. Wicehrabia, który go widział po raz pierwszy, od razu pojął, że ten Jakobin nie jest taki straszny jak jego słowa. Wszyscy umilkli. Czy państwo chcą, by odpowiadał wszystkim naraz? Rzekł książę Andrzej. Poza tym w postępowaniu męża stanu trzeba odróżniać postępowanie osoby prywatnej od postępowania wodza czy władcy. Tak mi się zdaje. Ma się rozumieć, podchwycił Pierre, ucieszony z pomocy. Trzeba przyznać, ciągnął książę Andrzej, że Napoleon jako człowiek jest wielki na moście d'Arcole w szpitalu w Jaffie, gdzie zadrzumionym podaje rękę, ale przecież są inne postępki, które trudno usprawiedliwić. Książę Andrzej pragnął widać złagodzić niezręczność słów Piera. Wstał, zabierając się do odejścia i dał znak żonie. Nagle podniósł się książę Hipolit, gestykulując i prosząc gości, aby się zatrzymali i usiedli. Zaczął mówić. Aha, opowiedziano mi dzisiaj wspaniałą anegdotę moskiewską. Muszę nią państwa uraczyć. Proszę wybaczyć. Wicehrabio, ale muszę opowiadać po rosyjsku, inaczej zginie cały dowcip. I książę Hipolit zaczął mówić po rosyjsku, z takim akcentem, jak mówią Francuzi, którzy z rok przebyli w Rosji. Odcinek trzeci. Wszyscyśmy się zatrzymali. Z takim ożywieniem i z takim naciskiem książę Hipolit żądał uwagi dla swej anegdoty. W Moskwie jest jedna pani, une dame, i ona jest bardzo skąpa. Musiała mieć dwa lokaje za kareta i bardzo duży wzrostem. To było w jej gust. I ona miała une femme de chambre, pokojówkę, jeszcze większy wzrostem. Ona powiedziała, tutaj książę Hipolit zamyślił się, kombinując widać z trudem. Ona powiedziała, tak. Ona powiedziała, dziewczyna, à la femme de chambre, czyli do służącej, wdziewaj liberię i pojedziem ze mną za kareta faire de visite, składać wizytę. Tu książę Hipolit parsknął i zaśmiał się znacznie wcześniej niż jego słuchacze, co wywołało niekorzystne dla narratora wrażenie. Jednak wiele osób, a wśród nich starsza dama oraz Anna Pawłowna, uśmiechnęło się. Ona pojechała. Nagle się zrobiła mocna wiatr. Dziewczyna zgubiła kapelusz i długi włosy rozsypali się. Tu już nie mógł się dłużej powstrzymać i jął śmiać się urywanie i przez śmiech wyrzekł. I cały świat się dowiedział. Na tym anegdota się skończyła. A choć nie można było pojąć, dlaczego książę ją opowiada, i dlaczego trzeba było koniecznie opowiadać po rosyjsku? Anna Pawłowna oraz inni ocenili światową uprzejmość księcia Hipolita,
który tak przyjemnie zakończył nieprzyjemne i nieuprzejme wystąpienie Monsieur Pierre'a. Po anegdocie rozmowa się rozpadła na drobne, mało znaczące uwagi o przyszłym i o minionym balu, o spektaklu, o tym, kto gdzie z kim spotka się. Podziękowawszy Annie Pawłownie za jej czarujący wieczór, goście zaczęli się rozchodzić. Pierre był niezgrabny, tęgi, wzrostu wyższego niż przeciętny, barczysty, z ogromnymi czerwonymi rękami, nie potrafił, jak to się mówi, wejść do salonu, a tym bardziej wyjść, to znaczy powiedzieć przed wyjściem coś osobliwie przyjemnego. Poza tym był roztargniony. Wstając, zamiast swego kapelusza chwycił stosowany kapelusz z generalskim pióropuszem i dopóty go trzymał, skubiąc kitę, dopóki generał nie poprosił o zwrot. Lecz całe to roztargnienie oraz nieumiejętność wejścia do salonu i prowadzenia rozmowy były okupione wyrazem dobroduszności, prostoty i skromności. Anna Pawłowna zwróciła się do niego i z chrześcijańską dobrocią, dając do zrozumienia, że wybacza mu jego wybryk, skinęła głową i rzekła: mam nadzieję, że pana jeszcze tu zobaczę. Lecz mam również nadzieję, że zmienisz swe opinie, drogi Monsieur Pierre. Kiedy mu to oświadczyła, on nic nie odpowiedział, tylko się skłonił i jeszcze raz okazał wszystkim swój uśmiech, który nic nie mówił, chyba jedno, opinie opiniami, a przecie widzicie, jaki ze mnie dobry, wspaniały chłopiec. I wszyscy, również i Anna Pawłowna, mimowolnie to odczuli. Książę Andrzej wszedł do przedpokoju i podstawiając ramiona lokajowi, wkładającemu mu płaszcz, obojętnie przysłuchiwał się paplaninie swej żony z księciem Hipolitem, który również wszedł do przedpokoju. Książę Hipolit stał obok ładniutkiej, brzemiennej księżny i uparcie przyglądał się jej przez lornią. Proszę już iść, Anet, przeziębi się pani, mówiła mała księżna, żegnając się z Anną Pawłowną. To postanowione, dodała cicho. Anna Pawłowna już zdążyła pomówić z Lizą o zamierzonych swatach między Anatolem a szwagierką małej księżnej. Liczę na panią, droga przyjaciółko, rzekła Anna Pawłowna, również cicho, że napisze pani do niej i opowie mi, jak ojciec będzie się zapatrywał na tę sprawę. Do widzenia. I wyszła z przedpokoju. Książę Hipolit zbliżył się do małej księżny i pochyliwszy ku niej blisko swą twarz, jął coś mówić półszeptem. Dwaj lokaje, jeden księżny, drugi księcia Hipolita, czekając, aż skończą rozmowę, stali z szalem i paltotem i przysłuchiwali się niezrozumiałej dla nich francuszczyźnie, ale z takimi minami, jak gdyby rozumieli, o czym się mówi, lecz nie chcieli tego okazać. Księżna, jak zawsze, mówiła z uśmiechem i słuchała, śmiejąc się. Bardzo się cieszę, że nie pojechałem do posła, mówił książę Hipolit. Nudy. Piękny wieczór, prawda? Piękny. Powiadają, że bal będzie bardzo ładny, odpowiadała księżna, unosząc wargę z wąsikami. Będą tam wszystkie ładne kobiety z towarzystwa. Nie wszystkie, bo pani tam nie będzie. Nie wszystkie, powiedział książę Hipolit, śmiejąc się radośnie, a wyrwawszy szal lokajowi, żeż go popchnął, zaczął okrywać księżnę. Czy to przez niezręczność, czy też umyślnie, nikt by nie mógł tego rozpoznać, długo nie opuszczał rąk, chociaż szal już był narzucony. Zdawał się, jak gdyby obejmować młodą kobietę. Ona, wciąż uśmiechnięta, z wdziękiem usunęła się, odwróciła i spojrzała na męża. Książę Andrzej, oczy miał przymknięte, wydawał się zmęczony i senny. – Jesteś gotowa? – zapytał żonę, omijając ją wzrokiem. Książę Hipolit pośpiesznie wdział swój paltot, który mu wedle nowej mody opadał poniżej pięt i plącząc się w nim, wybiegł na ganek za księżną, którą lokaj podsadzał do karety. – Księżno, do widzenia! – wołał, a język mu się plątał zarówno jak nogi. Księżna, zbierając suknię, sadowiła się w ciemnościach karety. Jej mąż poprawiał szable.
Książę Hipolit pod pretekstem pomagania przeszkadzał wszystkim. Przepraszam, łaskawco, sucho, niecierpliwie zwrócił się po rosyjsku książę Andrzej do księcia Hipolita, który przeszkadzał mu przejść. Czekam na ciebie, Pierre, rzekł i głos jego zabrzmiał tkliwie i delikatnie. Stangret ruszył i koła karety zagrzmiały. Książę Hipolit śmiał się urywanie, stojąc na ganku i czekając na wicehrabiego, którego obiecał odwieźć do domu. — No, mój drogi, pańska malutka księżna jest bardzo ładna, bardzo — oświadczył wicehrabia, wsiadłszy do karety z Hipolitem. — Ale to bardzo ładna — pocałował sobie koniuszki palców. — I zupełnie jak francuska. Hipolit prychnął i zaśmiał się. — I wiesz, książę, jesteś straszny z tą swoją niewinną minką — ciągnął wicehrabia. Żal mi biednego męża tego oficerka, który przybiera miny księcia krwi. Hipolit prychnął jeszcze raz i rzekł poprzez śmiech. A pan mówił, że damy rosyjskie nie warte są Francuzek. Trzeba umieć się zabrać. Pierre przyjechał wcześniej jako domownik, wszedł do gabinetu księcia Andrzeja, zaraz wedle zwyczaju położył się na kanapie i wziąwszy z półki pierwszą z brzegu książkę, były to pamiętniki Cezara, wsparty na łokciu, zaczął ją czytać od środka. — Coś ty narobił, mademoiselle Scherer? Całkiem się teraz rozchoruję — rzekł książę Andrzej, wchodząc do gabinetu i zacierając małe, białe dłonie. Pierre okręcił się całym ciałem, aż zaskrzypiała kanapa, zwrócił do księcia Andrzeja ożywioną twarz, uśmiechnął się i machnął ręką. Tak, ten abbe jest bardzo interesujący, ale pojmuje sprawę nie tak, jak trzeba. Według mnie wieczysty pokój jest możliwy, ale nie potrafię tego wypowiedzieć, tylko że nie przez równowagę polityczną. Książę Andrzej widać nie interesował się tymi abstrakcyjnymi rozmowami. Mój drogi, nie można wszędzie i wszystkim mówić tego, co tylko myślisz. No cóż, zdecydowałeś się wreszcie na coś? Czym zostaniesz? Kawalergardem czy dyplomatą? Zapytał książę Andrzej po chwili milczenia. Pierre usiadł na kanapie, podwinąwszy nogi. Proszę sobie wyobrazić, że ciągle jeszcze nie wiem. Nie podoba mi się ani to, ani tamto. Ale trzeba się przecież na coś zdecydować. Ojciec twój czeka. Pierre, mając lat 10, został wysłany za granicę z guwernerem, księdzem. Przebywał tam do 20 roku życia. Kiedy powrócił do Moskwy, ojciec zwolnił labby i rzekł do młodego człowieka. Teraz jedź do Petersburga, rozejrzyj się i wybieraj. Zgadzam się na wszystko. Masz tu list do księcia Wasilia, a tu pieniądze. Pisz o wszystkim, we wszystkim ci pomogę. Pierre już od 3 miesięcy wybierał karierę i nic nie robił. Właśnie o tym wyborze mówił z nim książę Andrzej. Pierre tarł czoło. On chyba musi być masonem, rzekł, mając na myśli Labbe, którego widział na przyjęciu. To wszystko banialuki, przerwał mu znowu książę Andrzej. Pomówmy lepiej o rzeczy. Byłeś w gwardii konnej? Nie, nie byłem, ale przyszło mi coś do głowy, co chciałem księciu opowiedzieć. Teraz jest wojna przeciw Napoleonowi. Gdyby to była wojna o wolność, zrozumiałbym, pierwszy bym wstąpił do wojska. Ale pomagać Anglii i Austrii przeciw największemu człowiekowi świata, to niedobrze. Książę Andrzej tylko wzruszył ramionami, słuchając dziecinnych słów Pierre'a. Dał do poznania, że na takie głupstwa nie można odpowiadać. Istotnie, na to naiwne pytanie trudno było odpowiedzieć inaczej, niż odpowiedział książę Andrzej. Gdyby wszyscy wojowali tylko zgodnie z przekonaniami, to by wojen nie było, rzekł. I to byłoby pięknie, odpowiedział Pierre. Książę Andrzej uśmiechnął się. Bardzo możliwe, że byłoby pięknie, ale tak nigdy nie będzie. No a dlaczego książę idzie na wojnę? Zapytał Pierre. Dlaczego? Nie wiem. Tak trzeba. Poza tym idę...
przerwał. Idę dlatego, że to życie, które tutaj prowadzę, to życie nie dla mnie. W sąsiednim pokoju zaszeleściła suknia kobieca. Książę Andrzej, jakby się ocknąwszy, otrząsnął się, a twarz jego przybrała ten sam wyraz, jaki miała w salonie Anny Pawłowny. Pierre spuścił nogi z kanapy. Weszła księżna. Była już w innej sukni, domowej, ale równie eleganckiej i świeżej. Książę Andrzej wstał i grzecznie przysunął jej fotel. Myślę często, dlaczego, zaczęła księżna, jak zawsze po francusku, pośpiesznie i skrzętnie sadowiąc się w fotelu, dlaczego Anet nie wyszła za mąż? Jacyście wy wszyscy głupi, panowie, żeście się z nią nie ożenili. Wybaczcie mi, ale całkiem nie rozumiecie się na kobietach. Ale z pana dysputant, monsieur Pierre. Z małżonkiem pani też ciągle dysputuję. Nie rozumiem, dlaczego chcę iść na wojnę, powiedział Pierre bez żadnego skrępowania, tak zwykłego u młodego mężczyzny względem młodej kobiety, zwracając się do księżny. Księżna wzdrygnęła się. Widocznie słowa Pierre'a przejęły ją do głębi. Ach, ja mówię to samo, rzekła. Nie rozumiem, stanowczo nie rozumiem, czemu mężczyźni nie mogą żyć bez wojny. Dlaczego my, kobiety, niczego nie chcemy? Dlaczego nic nam nie potrzeba? No bądźże pan sędzią. Ciągle mu powtarzam. Tutaj jest adiutantem wujaszka. Nader świetna pozycja. Wszyscy go znają, cenią. Niedawno słyszałam, jak u Apraksinów, jak pewna dama pytała, to ten słynny książę Andrzej? Słowo honoru. Zaśmiała się. Wszędzie jest tak przyjmowany. Bardzo łatwo mógłby zostać Fligiel adiutantem. Wie pan, monarcha nader łaskawie z nim rozmawiał. Mówiłyśmy z Anet, że to bardzo łatwo można by urządzić. Jak pan myślisz? Pierre spojrzał na księcia Andrzeja, a zauważywszy, że rozmowa nie podoba się przyjacielowi, nic nie odpowiedział. Kiedy książę jedzie? Zapytał. Ach, proszę mi nie mówić o tym wyjeździe. Proszę nie mówić. Nie chcę o tym słyszeć. Boję się, zaczęła mówić księżna tym samym kapryśnie filuternym tonem, jakim rozmawiała w salonie z Hipolitem, ale który wyraźnie mało pasował do domowego kółka, gdzie Pierre był jakby członkiem rodziny. Dzisiaj, kiedy pomyślałam, że trzeba zerwać te wszystkie cenne stosunki, a zresztą ty wiesz, André, znacząco mrugnęła na męża, ja się boję. Boję się, wyszeptała, a plecy jej drgnęły. Mąż patrzył na nią z takim wyrazem, jakby się zdziwił, zauważywszy, że oprócz niego i Pierre'a jeszcze ktoś znajduje się w pokoju. Jednak z chłodną grzecznością zwrócił się pytająco do żony. Czegóż się boisz, Lizo? Nie mogę zrozumieć, oświadczył. Otóż to wszyscy mężczyźni są egoistami. Wszyscy, wszyscy są egoistami. Dla swoich kaprysów Bóg wie czemu rzuca mnie, zamyka samą na wsi. Z ojcem i siostrą, nie zapominaj, rzekł spokojnie książę Andrzej. Wszystko jedno, samą, bez mych przyjaciół i chcę, żebym się nie bała. Ton jej był już zrzędzący. Maleńka warga uniosła się, nadając jej twarzy nieradosny, ale zwierzęcy, wiewiórczy wyraz. Umilkła, jakby uważając za niestosowne mówić wobec Pierre'a o ciąży, gdyż w tym właśnie tkwiła istota sprawy. A przecież nie zrozumiałem, czego się boisz, powiedział wolno książę Andrzej, nie spuszczając oczu z żony. Księżna poczerwieniała i rozpaczliwie zatrzepotała rękami. Och, Andrzeju, jakeś ty się zmienił. Jakeś się zmienił. Twój lekarz każe ci wcześniej kłaść się spać, oświadczył książę Andrzej. Położyłabyś się. Księżna nic nie odpowiedziała, ale nagle jej krótka warga z wąsikami zadrgała. Książę Andrzej wstał i wzruszywszy ramionami, przeszedł się po pokoju. Pierre, zdumiony, patrzył naiwnie przez okulary to na niego, to na księżnę, i poruszył się, jakby również chciał wstać, ale się rozmyślił.
Co mnie to obchodzi, że jest tutaj Monsieur Pierre? Rzekła nagle mała księżna. I jej ładniutka twarz rozpłynęła się nagle w płaczliwym grymasie. Mądry, już dawno ci chciałam powiedzieć, dlaczegoś się tak zmienił dla mnie, co ci zrobiłam? Odjeżdżasz do wojska, nie żal ci mnie. Za co? Liz, powiedział tylko Andrzej, lecz w tym słowie była i prośba, i pogróżka, a co najważniejsze pewność, że żona sama pożałuje tych słów. Ale ona ciągnęła śpiesznie. Traktujesz mnie jak chorą albo jak dziecko. Ja wszystko widzę. Czyś taki był pół roku temu? Liz, proszę cię, przestań, powiedział książę jeszcze dobitniej. Pierre, którego ta rozmowa coraz bardziej poruszała, wstał i zbliżył się do księżny. Widać, nie mógł znieść widoku łez i sam gotów był się rozpłakać. Księżno, proszę się uspokoić. Wszystko to się pani wydaje. Upewniam panią, że sam doświadczyłem, dlaczego, dlatego, że, przepraszam, obcy tu jest zbędny. Nie, proszę się uspokoić. Żegnam. Książę Andrzej przytrzymał go za rękę. Nie, Pierre, poczekaj. Księżna jest tak dobra, że nie zechce mnie pozbawić przyjemności spędzenia wieczoru z tobą. Tak, on myśli tylko o sobie, rzekła księżna, nie wstrzymując łez gniewu. Liz, rzekł oschle książę Andrzej, tonem podniesionym do tego stopnia, który wskazuje, że cierpliwość została wyczerpana. Gniewny, wiewiórczy wyraz pięknej twarzyczki księżny zmienił się nagle w pociągający i wzbudzający współczucie wyraz lęku. Spod rzęs spojrzała na męża swymi ślicznymi oczkami, a na jej twarzy ukazał się wyraz bojaźliwej skruchy, jaki miewa pies, szybko, ale słabo merdający spuszczonym ogonem. Mój Boże, rzekła księżna i zebrawszy ręką fałdy sukni, podeszła do męża i pocałowała go w czoło. Dobranoc, Lizo, powiedział książę, wstając i uprzejmie, niby obcą, całując ją w rękę. Przyjaciele milczeli. Ani jeden, ani drugi nie zaczynał rozmowy. Pierre spoglądał na księcia Andrzeja. Książę Andrzej pocierał czoło swą drobną ręką. Chodźmy na kolację, rzekł z westchnieniem i wstając skierował się ku drzwiom. Weszli do wytwornej jadalni, świeżo i bogato urządzonej. Wszystko od serwet do srebra, porcelany i kryształów miało na sobie owo osobliwe piętno nowości, jakie bywa w gospodarstwie młodego małżeństwa. W połowie kolacji książę Andrzej wsparł się na łokciach i jak człowiek, któremu już dawno coś leży na sercu i który nagle postanowił wywnętrzyć się, zaczął mówić z wyrazem nerwowego rozdrażnienia, jakiego Pierre jeszcze nie widział u swego przyjaciela. Nigdy, nigdy nie żeń się, mój drogi. Radzę ci, nie żeń się dopóki sobie nie powiesz, żeś zrobił wszystko, coś mógł i dopóty aż nie przestaniesz kochać kobiety, którąś wybrał, dopóki jej nie przejrzysz. Inaczej popełnisz błąd okrutny i nie do naprawienia. Żeń się, kiedy już będziesz stary, niezdatny do niczego. Inaczej wszystko, co jest w tobie dobrego i wzniosłego, przepadnie. Wszystko rozproszy się w drobiazgach. Tak, tak, tak. Nie patrz na mnie z takim zdziwieniem. Jeśli spodziewasz się czegoś po sobie w przyszłości, to na każdym kroku będziesz czuł, że wszystko dla ciebie się skończyło. Wszystko jest zamknięte, z wyjątkiem salonu, gdzie może znajdziesz się na jednej stopie z nadwornym lokajem oraz idiotą. Co tam? Machnął ręką energicznie. Pierre zdjął okulary, wskutek czego twarz jego zmieniła się i w jeszcze większym stopniu wyrażała dobroć i zdziwiony patrzył na przyjaciela. Moja żona, ciągnął dalej książę Andrzej, to wspaniała kobieta. To jedna z tych rzadkich kobiet, z którymi można być spokojnym o swój honor,
Lecz Boże drogi, cóż dałbym teraz za to, żeby nie być żonatym? Mówię to Tobie jedynemu i pierwszemu, ponieważ Cię kocham. Mówiąc to, książę Andrzej był jeszcze mniej niż przedtem podobny do tego Bolkońskiego, który rozparty w fotelu u Anny Pawłowny, mrużąc oczy, cedził przez zęby francuskie zdania. Jego pociągła twarz wciąż drgała nerwowym ożywieniem każdego mięśnia. Oczy, w których przedtem ogień życia wydawał się zgaszony, teraz jaśniały promiennym, jasnym blaskiem. Widać było, że im bardziej zdawał się zazwyczaj apatyczny, tym energiczniejszy bywał w chwilach rozdrażnienia. Nie rozumiesz, dlaczego to mówię, ciągnął. Przecież to cała historia życia. Ty powiadasz, Bonaparte i jego kariera, rzekł, choć Pierre nie mówił wcale o Bonapartem. Ty powiadasz Bonaparte, ale kiedy Bonaparte pracował, kiedy krok za krokiem zmierzał do swego celu, był wolny, nie miał nic prócz swego celu i osiągnął go. Lecz zwiąż się z kobietą, a stracisz wszelką swobodę, niczym skuty więzień. I wszystkie twoje nadzieje, siły, wszystko już tylko ciąży i udręcza cię żalem. Salony, plotki, bale, próżność, nicość. Oto zaczarowany koło, z którego nie mogę się wydostać. Teraz idę na wojnę. Wojnę największą ze wszystkich, które były i nic nie umiem, do niczego się nie nadaje. Jestem bardzo miły i bardzo uszczypliwy, ciągnął dalej książę Andrzej. I u Anny Pawłowny chętnie mnie słuchają. I to głupie towarzystwo, bez którego moja żona nie potrafi żyć. I te kobiety, gdybyś mógł wiedzieć, jakie są wszystkie dystyngowane kobiety i w ogóle kobiety. Ojciec mój ma rację. Egoizm, próżność, tempota, nicość pod każdym względem. Oto kobiety, kiedy się ukazują takimi, jakimi są naprawdę. Kiedy patrzysz na nie w towarzystwie, wydaje się, że to jest coś. A to nic, nic, nic. Tak, moje serce, nie żeń się. Nie żeń się, zakończył książę Andrzej. Śmieszy mnie, rzekł Pierre, że książę siebie uważa za niezdatnego, a swoje życie za życie zmarnowane. Przecie masz wszystko przed sobą. Wszystko. A tymczasem nie powiedział, co tymczasem, lecz jego ton wskazywał, jak wysoko ocenia swego przyjaciela i jak wiele się po nim spodziewa w przyszłości. Jak on może tak mówić? Myślał Pierre. Pierre uważał księcia za wzór wszystkich doskonałości, dlatego właśnie, iż książę Andrzej w najwyższym stopniu skupiał w sobie te wszystkie cechy, których brakowało Pierre'owi, a które można by najlepiej wyrazić pojęciem siła woli. Pierre zawsze podziwiał umiejętność, z jaką książę Andrzej spokojnie traktował różnego rodzaju ludzi, jego niezwykłą pamięć o czytanie. Książę wszystko czytał, wszystko wiedział, o wszystkim miał pojęcie, a przede wszystkim jego zdolność do pracy i uczenia się. Jeśli Pierre'a często uderzał w Andrzeju brak zdolności do marzycielskiego filozofowania, do czego Pierre był szczególnie skłonny, to nie widział w tym słabości, ale siłę. W najlepszych, nawet przyjacielskich, niewymuszonych stosunkach pochlebstwo czy pochwała są niezbędne, jak smar niezbędny jest dla kół, aby się toczyły. Jestem człowiekiem skończonym, oświadczył książę Andrzej. Po co mówić o mnie? Mówmy raczej o tobie, rzekł po chwili milczenia i uśmiechnął się do swych myśli, które go pocieszyły. Uśmiech ten momentalnie odbił się na twarzy Pierre'a. A cóż o mnie mówić, powiedział Pierre, rozciągając usta w beztroskim, wesołym uśmiechu. Cóżem to ja takiego? Jestem bękartem. I spurpurowiał nagle. Widać było, że zrobił wielki wysiłek, by to powiedzieć. Bez nazwiska, bez majątku. Cóż do prawdy, ale nie powiedział co do prawdy. Na razie jestem wolny, jest mi dobrze,
tylko żadną miarą nie wiem, do czego się zabrać. Chciałem poważnie naradzić się z księciem. Książę Andrzej patrzył na niego dobrymi oczyma. Lecz w jego spojrzeniu przyjaznym i tkliwym widniała przecież świadomość własnej wyższości. Jesteś mi drogi, dlatego zwłaszcza, że w tym naszym świecie ty jeden jesteś żywym człowiekiem. Dobrze ci. Wybieraj, co chcesz, wszystko jedno. Wszędzie będziesz na swoim miejscu. Pamiętaj tylko, przestań bywać u tych kuraginów i prowadzić takie życie. To do ciebie nie pasuje. Wszystkie owe hulanki, całe to huzarstwo i to wszystko. Cóż chcesz, mój drogi? Rzekł Pierre, wzruszając ramionami. Kobiety, kobiety. Nie rozumiem, odrzekł Andrzej. Przyzwoite kobiety to co innego, ale kobiety kuragina, kobiety i wino, tego nie rozumiem. Pierre mieszkał u księcia Wasilia Kuragina i brał udział w hulaszczym życiu jego syna Anatola, tego właśnie, którego zamierzano dla poprawy ożenić z siostrą księcia Andrzeja. Wiesz co, książę? Oświadczył Pierre, jakby mu nieoczekiwanie przyszła do głowy szczęśliwa myśl. Serio, już dawno o tym myślałem. Prowadząc takie życie, na nic się nie mogę zdecydować, nad niczym się zastanowić. Głowa boli, pieniędzy brak. Zapraszał mnie dzisiaj, ale nie pojadę. Daj mi słowo honoru, że przestaniesz tam bywać. Słowo honoru. Dochodziła już druga w nocy, kiedy Pierre wyszedł od swego przyjaciela. Była czerwcowa noc petersburska, noc bez ciemności. Pierre wsiadł do wynajętego powozu z zamiarem udania się do domu. Lecz im był bliżej, tym bardziej czuł, że nie potrafi zasnąć tej nocy, przypominającej chyba wieczór albo ranek. Odcinek 4. Wzrok sięgał daleko w puste ulice. W drodze Pierre przypomniał sobie, że tego wieczora u Anatola miało się zebrać zwykłe towarzystwo graczy, po czym zwykle następowała pijatyka, kończąca się jedną z ulubionych rozrywek Pierre'a. Dobrze by pojechać do Kuragina, pomyślał. Lecz natychmiast przypomniał sobie słowo honoru dane księciu Andrzejowi, że nie będzie bywał u Kuragina. Lecz natychmiast, co zawsze bywa z tymi, których nazywamy ludźmi bez charakteru, tak namiętnie zapragnął jeszcze raz zaznać tego dobrze mu znanego hulaszczego życia, że postanowił jechać. I zaraz przyszło mu do głowy, że dane słowo nic nie znaczy, gdyż zanim dał słowo księciu Andrzejowi, dał je także księciu Anatolowi, że będzie u niego. Wreszcie pomyślał, że te wszystkie słowa honoru to rzecz umowna, nie mająca żadnego określonego znaczenia, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że być może jutro umrze albo stanie się z nim coś tak niezwykłego, że wszystko honorowe i niehonorowe przestanie istnieć. Tego rodzaju rozważania, niweczące jego decyzje i projekty, często nachodziły Pierre'a. Pojechał do Kuragina. Zajechawszy przed ganek dużego domu, przy koszarach gwardii konnej, w którym mieszkał Anatol, wszedł na oświetlony ganek, na schody, potem w otwarte drzwi. W przedpokoju nie było nikogo. Poniewierały się puste butelki, płaszcze, kalosze. Pachniało winem, dobiegała oddalona rozmowa i krzyki. Gra i kolacja już się skończyły, ale goście jeszcze się nie rozjeżdżali. Pierre zrzucił płaszcz i wszedł do pierwszego pokoju, gdzie stały resztki kolacji, a jeden z lokajów, sądząc, że nikt go nie widzi, dopijał ukradkiem ze szklanek. Z trzeciego pokoju słychać było harmider, śmiechy, krzyki znajomych głosów i ryk niedźwiedzia. Ośmiu młodych ludzi skupiło się z przejęciem koło otwartego okna. Trzech szamotało się z młodym niedźwiedziem, którego jeden z nich ciągnął na łańcuchu, strasząc nim drugiego. Stawiam 100 na Stephensa, krzyczał jeden. Uważaj, nie podtrzymuj, krzyczał drugi. Jana Dolochowa, krzyczał trzeci. Kuragin, przecinaj. No, zostawcie Miszkę,
tu chodzi o zakład. Duszkiem inaczej przegrana, krzyczał czwarty. Jakub, dawaj butelkę. Jakub, wołał sam gospodarz. Wysoki, piękny mężczyzna, stojący w środku ciżby, tylko w cienkiej koszuli rozpiętej na piersiach. Poczekajcie, panowie, oto i Pietrusza, drogi przyjaciel, zwrócił się do Piera. Głos inny, człowieka niewielkiego wzrostu, z jasno-niebieskimi oczyma, szczególnie zdumiewający trzeźwym brzmieniem wśród tych wszystkich pijackich głosów, zawołał od okna. Chodź tutaj, przetnij zakład. Był to Dolochow, oficer Siemionowskiego pułku, zawołany gracz i pojedynkowicz, mieszkający razem z Anatolem. Pier uśmiechnął się, wesoło spoglądając dokoła. Nic nie rozumiem. O co chodzi? Zapytał. Czekajcie, on nie jest pijany. Daj butelkę, powiedział Anatol i podszedł do Piera, wziąwszy ze stołu szklankę. Przede wszystkim pij. Pier zaczął pić szklankę za szklanką i patrząc na pijanych gości, którzy znowu stłoczyli się przy oknie, przysłuchiwał się ich rozmowie. Anatol nalewał mu wino i opowiadał, że Dolochow założył się z obecnym tutaj marynarzem Stephensem, Anglikiem, że on, Dolochow, wypije butelkę rumu, siedząc na oknie drugiego piętra z nogami spuszczonymi na zewnątrz. No, wypijże do dna, rzekł Anatol, podając Pierowi ostatnią szklankę, bo nie puszczę. Nie chcę, odrzekł Pier i odsunąwszy Anatola, podszedł do okna. Dolochow trzymał Anglika za rękę i jasno, dobitnie wymieniał warunki zakładu, zwracając się przeważnie do Anatola i do Piera. Dolochow był średniego wzrostu, kędzierzawy, z jasnymi niebieskimi oczyma. Miał 25 lat. Nie nosił wąsów, podobnie jak wszyscy oficerowie piechoty, to też usta, najbardziej uderzający rys jego twarzy, były całe widoczne. Linia tych ust była nadzwyczaj delikatnie wygięta. Środek górnej wargi ostrym klinem energicznie opadał na silną wargę dolną, a w kątach ust formowało się ustawicznie coś w rodzaju dwóch uśmiechów, po jednym z każdej strony. Wszystko to razem, szczególnie w połączeniu z twardym, czelnym, a rozumnym spojrzeniem, sprawiało takie wrażenie, że twarzy tej niepodobna było nie zauważyć. Dolochow nie był człowiekiem majętnym, nie miał żadnych stosunków, a choć Anatol tracił dziesiątki tysięcy, Dolochow, mieszkając z nim, potrafił przyjąć taką postawę, że zarówno Anatol, jak i wszyscy znajomi bardziej szanowali Dolochowa niż Anatola. Dolochow grał we wszystkie gry i prawie zawsze wygrywał. Choćby najwięcej wypił, nigdy nie tracił jasności umysłu. W owych czasach zarówno Kuragin, jak i Dolochow byli znakomitościami w petersburskim świecie wisusów i hulaków. Przyniesiono butelkę rumu. Dwaj lokaje z widocznym pośpiechem, wystraszeni radami i krzykami otaczających ich panów, wyłamywali ramę, która nie pozwalała usiąść na zewnętrznym, spadzistym parapecie. Anatol ze zwycięską miną podszedł do okna. Miał ochotę coś połamać. Odepchnął lokajów i szarpnął za ramę, ale rama się nie poddawała. Wybił szybę. Nuże, siłaczu! Zwrócił się do Piera. Pier ujął za poprzeczkę, szarpnął dębową ramę, łamiąc ją i wyrywając z trzaskiem. Wywalcie wszystko, bo jeszcze pomyślą, że się trzymam, rzekł Dolochow. Anglik przechwala się, co? Dobrze? Mówił Anatol. Dobrze, oświadczył Pier, patrząc na Dolochowa, który wziął butelkę rumu do ręki i zbliżył się do okna, przez które widać było jaśniejące niebo i odblask zorzy porannej, zlewającej się z zorzą wieczorną. Dolochow z butelką rumu w ręku wskoczył na okno. Słuchać! Krzyknął, stojąc na parapecie i zwracając się w stronę pokoju. Wszyscy umilkli. Idę o zakład, mówił po francusku, żeby go Anglik zrozumiał, ale mówił tym językiem nie bardzo dobrze. Zakładam się o 50 imperiałów,
A może pan chce o 100? Dodał, zwracając się do Anglika. Nie, 50, odrzekł Anglik. Dobrze, o 50 imperiałów, że wypije całą butelkę rumu, nie odejmując jej od ust, wypije siedząc za oknem na tym miejscu, nachylił się i pokazał pochyły występ ściany za oknem, i nie trzymając się niczego. Tak? Bardzo dobrze, rzekł Anglik. Anatol zwrócił się do Anglika, ujął go za guzik fraka i patrząc na niego z góry, Anglik był niskiego wzrostu, zaczął po angielsku powtarzać mu warunki zakładu. Poczekaj, krzyknął Dołochow, stukając butelką po oknie, by zwrócić na siebie uwagę. Poczekaj, Kuragin, słuchajcie. Jeśli ktoś zrobi to samo, to ja płacę 100 imperiałów. Rozumiecie? Anglik kiwnął głową, nie dając jednak do zrozumienia, czy zamierza przyjąć ten nowy zakład. Anatol nie puszczał Anglika, a mimo że ten kiwaniem dawał poznać, iż wszystko zrozumiał, Anatol tłumaczył mu na angielski słowa Dołochowa. Młody, szczupły chłopak, lejbhuzar, który zgrał się tego wieczora, wszedł na okno, wychylił się i popatrzył w dół. Uuu, wyrzekł, patrząc za okno na kamienny chodnik. Baczność! Krzyknął Dołochow i ściągnął z okna oficera, który, zaczepiając się ostrogami, niezręcznie zeskoczył do pokoju. Dołochow, postawiwszy butelkę na parapecie, żeby wygodniej było po nią sięgnąć, ostrożnie i powoli wszedł na okno. Spuściwszy nogi i wsparwszy się obiema rękami w krawędzie okna, upatrzył miejsce, usiadł, opuścił ręce, przesunął się na prawo, na lewo i sięgnął po butelkę. Anatol przyniósł dwie świece i postawił je na parapecie, choć było już całkiem widno. Plecy Dołochowa w białej koszuli i jego kędzierzawa głowa były oświetlone z obu stron. Wszyscy stłoczyli się przy oknie. Anglik stał na przedzie. Pierre uśmiechał się i nic nie mówił. Jeden z obecnych, starszy niż inni, z twarzą przestraszoną i gniewną, wysunął się nagle do przodu i chciał schwycić Dołochowa za koszulę. — Panowie, to głupota, zabije się na miejscu — rzekł ów rozsądniejszy człowiek. Anatol powstrzymał go. — Nie ruszaj, przestraszysz go i zabije się. — A wtedy co? — No? Dołochow odwrócił się, poprawiając swą pozycję i znowu wparł się rękami. Jeśli jeszcze kto będzie się tu do mnie pchał, oznajmił cedząc słowa przez zaciśnięte, cienkie wargi, to go zaraz spuszczę tam. No? Powiedziawszy no, znowu się obrócił, zwolnił ręce, wziął butelkę, podniósł ją do ust, odchylił głowę do tyłu i dla równowagi wyrzucił do góry wolną rękę. Jeden z lokajów, który zaczął sprzątać zastawę, zatrzymał się zgięty i nie spuszczał oczu z okna i pleców Dołochowa. Anatol stał wyprostowany z wytrzeszczonymi oczyma. Anglik, wydąwszy wargi, spoglądał z boku. Ten, który powstrzymywał Dołochowa, uciekł w kąt pokoju i położył się na kanapie twarzą do ściany. Pierre zasłonił oczy. Słaby uśmiech pozostał na jego twarzy, która teraz wyrażała zgrozę i przerażenie. Wszyscy milczeli. Pierre odjął ręce od oczu. Dołochow siedział ciągle w tej samej pozycji, tylko głowa była bardziej odchylona do tyłu, tak iż kędzierzawe włosy na karku dotykały kołnierza koszuli, a ręka z butelką wznosiła się coraz wyżej, drżąc z wysiłku. Butelka widocznie opróżniała się, unosząc się jednocześnie i przeginając głowę Dołochowa w tył. Dlaczego tak długo? Pomyślał Pierre. Wydało mu się, że minęło więcej niż pół godziny. Nagle Dołochow zrobił ruch plecami i ręka jego zadrżała nerwowo. Drgnienie to wystarczyłoby poruszyć całe ciało siedzące na spadzistym występie. Zwarł się cały, a jego ręce i głowa zadrżały z wysiłku jeszcze bardziej. Jedna ręka podniosła się, by uchwycić za parapet, ale znowu opadła. Pierre znowu zamknął oczy i powiedział sobie, że już nigdy ich nie otworzy. Nagle poczuł, że wszystko dokoła się poruszyło. Spojrzał. Dołochow stał na parapecie.
Twarz miał bladą i wesołą. Pusta! Rzucił butelkę Anglikowi, który zręcznie ją pochwycił. Dołohow zeskoczył z okna. Mocno pachniało od niego rumem. Wspaniale, Zuch! To mi zakład! Bodaj was wszyscy, diabli! Krzyczano z różnych stron. Anglik wyjął sakiewkę i zaczął odliczać pieniądze. Dołohow był chmurny i milczący. Pierre wskoczył na okno. Panowie, kto chce się ze mną założyć? Zrobię to samo, krzyknął nagle. Ot co, nawet zakład jest niepotrzebny. Każdać butelkę, ja zrobię, każdać. A niechże, powiedział Dołohow, uśmiechając się. Czyś ty zwariował? Kto się puści? Nawet na schodach kręci ci się w głowie. Zaczęto mówić z różnych stron. A ja wypiję. Dawaj butelkę rumu, wrzasnął Pierre, zdecydowanym pijackim gestem uderzając w krzesło i zaczął włazić na okno. Pochwycono go za ręce, lecz był tak silny, że daleko odrzucał każdego, kto się do niego zbliżył. Nie, w ten sposób z nim się nie da rady, mówił Anatol. Poczekajcie, oszukam go. Słuchaj, założę się z tobą, ale jutro. A teraz jedziemy do... Jedziemy, wrzasnął Pierre. Jedziemy i Miszkę bierzemy ze sobą. Złapał niedźwiedzia, objął go i podniósłszy zaczął kręcić się z nim po pokoju. Książę Wasilii dotrzymał obietnicy danej na wieczorze u Anny Pawłowny księżnie Drubeckiej, która go poprosiła o wstawiennictwo za swym jedynakiem Borysem. Przedstawiono sprawę monarsze i w drodze wyjątku Borys został przeniesiony do Siemionowskiego Pułku Gwardii w randze chorążego. Jednak nie otrzymał nominacji na adiutanta, ani nie został odkomenderowany do Kutuzowa, pomimo wszystkich starań i podchodów Anny Michajłowny. Wkrótce po wieczorze u Anny Pawłowny Anna Michajłowna powróciła do Moskwy prosto do swych bogatych krewnych Rostowów, u których zatrzymała się, będąc w Moskwie i u których wychowywał się od dziecka i spędzał tam całe lata jej ubóstwiany Borieńka, teraz właśnie z armii przeniesiony do gwardii jako chorąży. Gwardia już wyszła z Petersburga 10 sierpnia, a syn księżny, który pozostał w Moskwie, by się wyekwipować, miał ją dogonić w drodze do Radziwiłłowa. Rostowowie mieli dwie solenizantki, Natalii, matkę i młodszą córkę. Bez przerwy od samego rana przyjeżdżały i odjeżdżały pojazdy, które przywoziły gratulujących na Powarską do dużego, znanego w całej Moskwie domu hrabiny Rostow. Hrabina wraz ze starszą, piękną córką siedziała w salonie w towarzystwie gości, którzy zmieniali się bezustannie. Hrabina była kobietą 45-letnią, o szczupłej twarzy, typu wschodniego, najwidoczniej wycieńczoną macierzyństwem, gdyż miała 12 dzieci. Powolność jej ruchów i mowy, spowodowana brakiem sił, nadawała jej wygląd solidny i wzbudzający szacunek. Księżna Anna Michajłowna Drubecka na prawach domownika siedziała obok, pomagając w przyjmowaniu gości i zabawianiu ich rozmową. Młodzież przebywała w dalszych pokojach, gdyż nie uważała za konieczne uczestniczyć w przyjmowaniu wizyt. Hrabia witał i odprowadzał gości, zapraszając wszystkich na obiad. Moja droga, czy mój drogi, moja droga, czy mój drogi, mówił do wszystkich bez wyjątku, bez najmniejszych odcieni, zarówno do ludzi stojących od niego wyżej, jak i niżej. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu własnym oraz mych drogich solenizantek. Proszę nie zapominać i przybyć na obiad. Zrobisz mi przykrość, mon cher. Z całego serca proszę panią w imieniu całej rodziny, ma cher. Słowa te powtarzał wszystkim bez wyjątku i z niezmiennym wyrazem pełnej, wesołej i czysto wygolonej twarzy, z jednako krzepkim uściskiem ręki i krótkimi ukłonami. Odprowadziwszy jednego gościa, hrabia wracał do tego czy do tej, którzy jeszcze byli w salonie.
przysuwał fotel i z miną człowieka lubiącego i umiejącego używać życia, zuchowato rozstawiając nogi, z rękoma na kolanach, przechylając się znacząco, robił przypuszczenia co do pogody, dowiadywał się o zdrowie, czasami po rosyjsku, czasami kiepską, lecz bardzo pewną siebie francuszczyzną i znowu z miną człowieka zmęczonego, lecz niezachwianego w wypełnianiu obowiązków gospodarza, odprowadzał gości, poprawiając rzadkie, siwe włosy na łysinie i znowu zapraszał ich na obiad. Czasami, wracając z przedpokoju, wchodził przez ogród zimowy i pokój kredensowy do dużej marmurowej sali, gdzie nakrywano stół na 80 osób i patrząc na lokajów roznoszących srebro i porcelanę, rozstawiających stoły i rozcielających wzorzyste lniane obrusy, przyzywał Dymitra Wasiliewicza, szlachcica, który prowadził wszystkie jego sprawy i mówił: Ano, Mitinka, pilnuj, żeby wszystko było dobrze. Tak, tak, mówił z zadowoleniem, patrząc na ogromny, rozsunięty stół. Najważniejsze to odpowiednia zastawa. Właśnie, właśnie. I wzdychając, zadowolony z siebie, znowu wracał do salonu. Maria Lwowna Kuragin z córką, zameldował basem w drzwiach salonu olbrzymi lokaj hrabiny, towarzyszący jej w wyjazdach karetą. Hrabina pomyślała chwilę i zażyła ze złotej tabakierki z portretem męża. Zadręczają mnie te wizyty, rzekła. No już ją ostatnią przyjmę. Bardzo napuszona. Proś, rzekła do lokaja smutnym głosem, jakby mówiła: No więc dobijajcie mnie. Do salonu weszły, szeleszcząc sukniami, wysoka, otyła, z dumnym wyrazem twarzy dama i jej okrągłolica, uśmiechnięta córeczka. Już tak dawno, droga hrabino, była chora, biedactwo. Tak, na balu u Razumowskich. Hrabina Apraksin. Byłam taka szczęśliwa. Rozlegały się ożywione głosy kobiece, wzajem sobie przerywając i zlewając się z szelestem sukien i hałasem przesuwanych krzeseł. Rozpoczęła się owa rozmowa, którą się wszczyna po to jedynie, aby przy pierwszej sposobności wstać, zaszeleścić sukniami, powiedzieć: jestem zachwycona, zdrowie mamy, hrabina Apraksin, i znowu zaszeleściwszy sukniami, przejść do przedpokoju, włożyć futro lub płaszcz i odjechać. Rozmowa zeszła na najważniejszą nowość miasta w owym czasie. Chorobę znanego bogacza i pięknisia z czasów Katarzyny, starego hrabiego Biezuchowa i na jego naturalnego syna Piera, który tak niewłaściwie się zachował na wieczorze u Anny Pawłowny Scherer. Bardzo mi żal biednego hrabiego, oświadczyła dama. Zdrowie jego jest w tak złym stanie, a teraz to zmartwienie z powodu syna może go zabić. A co takiego? Zapytała hrabina, jak gdyby nie wiedziała, o czym mówi dama, choć już z 15 razy słyszała o przyczynie zmartwienia hrabiego Biezuchowa. Oto dzisiejsze wychowanie, ciągnęła dalej dama. Jeszcze za granicą ten młody człowiek pozostawiony był sam sobie, a teraz, powiadają, narobił w Petersburgu takich okropności, aż go policja stamtąd wydaliła. Co pani mówi? Rzekła hrabina. Źle dobierał sobie znajomości, wtrąciła księżna Anna Michajłowna. Podobno syn księcia Wasilija, on i niejaki Dolochow, wyrabiali Bóg wie co i obaj na tym ucierpieli. Dolochow został zdegradowany na prostego żołnierza, a syn Biezuchowa odesłany do Moskwy. Co do Anatola Kuragina, ojciec jakoś zatuszował, ale i jego wydalono z Petersburga. Ale co takiego oni mogli zrobić? Spytała hrabina. To prawdziwi zbóje, osobliwie Dolochow, mówiła pani Kuragin. I to syn Marii Iwanowny Dolochow, godnej szacunku damy. Proszę sobie wyobrazić, wszyscy trzej wydostali skądś niedźwiedzia, wsadzili ze sobą do karety i powieźli do aktorek. Przybiegła policja, by ich uspokoić, a oni złapali rewirowego, przywiązali go plecami do grzbietu niedźwiedzia i wrzucili niedźwiedzia do mojki. Niedźwiedź płynie,
a rewirowy na nim. Ładną musiał mieć minę ten rewirowy. Ma szer, zawołał hrabia, pękając ze śmiechu. Ach, to straszne, hrabio, z czego tu się śmiać? Lecz damy również śmiały się mimo woli. Z trudem uratowano nieszczęśliwego, ciągnęła dama. I to właśnie tak mądrze się zabawia syn hrabiego Kiryła Władimirowicza Biezuchowa, dodała. A mówiono, że jest tak dobrze wychowany i rozsądny. Oto do czego w końcu doprowadziło to zagraniczne wychowanie. Mam nadzieję, że mimo jego bogactwo tu nikt go nie będzie przyjmował. Chciano mi go przedstawić. Odmówiłam stanowczo. Mam córki. Dlaczego pani mówi, że ten młody człowiek jest tak bogaty? Zapytała hrabina, odsuwając się od panien, które natychmiast udały, że nie słuchają. Przecie hrabia ma tylko nieślubne dzieci. Zdaje się, że i Pierre jest nieślubny. Przybyła dama machnęła ręką. Myślę, że ma tych nieślubnych ze 20. Do rozmowy wmieszała się księżna Anna Michajłowna, widocznie pragnąc okazać swe stosunki i znajomość tego, co się dzieje w wielkim świecie. Chodzi o to, rzekła znacząco i również półgłosem. Reputacja hrabiego Kiryła Władimirowicza jest znana. Stracił rachubę swych dzieci, ale Pierre był jego ulubieńcem. Jakiż to był piękny starzec, rzekła hrabina, jeszcze w zeszłym roku. Nigdy nie widziała piękniejszego mężczyzny. Teraz bardzo się zmienił, powiedziała Anna Michajłowna. Więc co to chciałam powiedzieć, ciągnęła. Przez żonę bezpośrednim spadkobiercą całego majątku jest książę Wasilii, ale ojciec bardzo kochał Piera, zajmował się jego wychowaniem i napisał do monarchy, toteż gdy umrze, a jest z nim tak źle, że spodziewają się tego lada chwila, nawet Lorrain przyjechał z Petersburga, nie wiadomo komu dostanie się jego ogromny majątek, Pierowi czy księciu Wasiliowi. 40 000 dusz i miliony. Wiem to bardzo dobrze, bo mówił mi o tym sam książę Wasilii. No i Kirył Władimirowicz wypada mi po matce cioteczno-ciotecznym wujkiem. Nawet podawał do chrztu Borię, dodała, jakby nie przypisując tej okoliczności żadnego znaczenia. Wczoraj przybył do Moskwy książę Wasilii. Mówiono mi, że jedzie na rewizję, oznajmiła dama. Tak, ale między nami, rzekła księżna, to pretekst. Przyjechał właśnie do hrabiego Kiryła Władimirowicza, bo się dowiedział, że z nim tak źle. A przecież ma szer, to wspaniały figiel, odezwał się hrabia, a zauważywszy, że starsza z przybyłych pań go nie słucha, zwrócił się do panien. Wyobrażam sobie, jak pyszną minę miał rewirowy. I pokazawszy, jak rewirowy machał rękami, znowu się zaśmiał, jak śmieją się ludzie, co zawsze dobrze jedli, a zwłaszcza pili, dźwięcznym basowym śmiechem, od którego trzęsło się jego tęgie ciało. Więc prosimy do nas na obiad, oświadczył. Nastało milczenie. Hrabina patrzyła na gości, uśmiechając się przyjemnie i zresztą nie ukrywając, że bynajmniej nie będzie miała żalu, jeśli goście wstaną i odjadą. Córka przybyłej damy już poprawiała suknię i pytająco spoglądała na matkę, gdy nagle z sąsiedniego pokoju rozległa się ode drzwi bieganina, kroki męskie i kobiece, łomot potrąconego i przewróconego krzesła i do pokoju wbiegła 13-letnia dziewczynka, trzymając coś w fałdach krótkiej muślinowej sukienki. Zatrzymała się na środku pokoju. Widać było, że zapędziła się tak daleko znienacka, z rozmachu. W tej samej chwili ukazał się w drzwiach student w mundurze z malinowym kołnierzem, oficer gwardii, 15-letnia dziewczynka i tłusty, rumiany chłopiec w dziecinnej kurteczce. Hrabia zerwał się i kołysząc się rozłożył ręce, okalając dziewczynkę, która wbiegła. A tuś mi, zawołał śmiejąc się. Solenizantka! Ma szer solenizantka! Moja droga, na wszystko jest czas, odezwała się hrabina, udając surowość. Rozpieszczasz ją, Eli, zwróciła się do męża. Dzień dobry, moja droga,
Winszuję ci, rzekła dama. Jakie rozkoszne dziecko, dodała, zwracając się do matki. Czarnooka dziewczynka z dużymi ustami, nieładna, lecz żywa, z odsłoniętymi dziecięcymi ramionkami, które od szybkiego biegu wysunęły się ze stanika, z czarnymi kędziorami odrzuconymi do tyłu, z obnażonymi cieniutkimi rączkami i malutkimi nóżkami w koronkowych pantalonikach i płytkich pantofelkach, była w tym miłym wieku, kiedy dziewczynka już nie jest dzieckiem, lecz dziecko jeszcze nie jest panienką. Wywinąwszy się ojcu, podbiegła do matki i nie zwracając uwagi na jej surową reprymendę, ukryła zaczerwienioną twarz w koronkach matczynej mantyli i zaśmiała się. Śmiała się z czegoś i tłumaczyła coś urywanie o lalce, którą wyjęła spod sukienki. Widzi mama? Lalka. Mini. Widzi mama? I Natasza już więcej nie mogła mówić. Wszystko wydawało się jej śmieszne. Upadła na matkę i roześmiała się tak głośno i dźwięcznie, że wszyscy, nawet afektowana dama, roześmieli się mimo woli. No to już idź, idź z tym swoim potworem, powiedziała matka, odpychając córkę z udanym gniewem. To moja młodsza córka, zwróciła się do przybyłej. Natasza, odrywając na chwilę twarz od koronkowej mantylki matki, spojrzała na damę z dołu poprzez łzy śmiechu i znowu ukryła twarz. Odcinek 5. Dama, zmuszona do napawania się sceną rodzinną, uznała za właściwe wziąć w niej jakiś udział. — Powiedz, kochanie — rzekła, zwracając się do Nataszy — kim jest dla ciebie ta Mimi? Pewno córka. Nataszy nie przypadł do gustu ton pobłażliwego zniżania się do dziecinnej rozmowy, z jakim dama zwróciła się do niej. Nic nie odpowiedziała, tylko poważnie popatrzyła na damę. Tymczasem całe to młode pokolenie – Borys, oficer, syn księżny Anny Michajłowny, Mikołaj, student, starszy syn hrabiego, Sonia, 15-letnia krewniaczka hrabiego i mały Pietrusza, najmłodszy syn – wszyscy ulokowali się w salonie i najwidoczniej starali się utrzymać w granicach przyzwoitości swe ożywienie i wesołość, jakim jeszcze tchnął każdy rys ich twarzy. Widać było, że tam, w dalszych pokojach, z których przybiegli tak gwałtownie, prowadzono weselsze i przyjemniejsze rozmowy niż te w salonie o miejskich ploteczkach, o pogodzie i hrabinie Apraksin. Od czasu do czasu spoglądali na siebie i z trudem powstrzymywali się od śmiechu. Obaj młodzi ludzie, i student, i oficer, przyjaciele z lat dziecinnych, byli rówieśnikami. Obaj byli przystojni, ale niepodobni do siebie. Borys był wysokim, jasnowłosym młodzieńcem o regularnych i delikatnych rysach łagodnej, pięknej twarzy. Mikołaj był niewysoki, kędzierzawy, z otwartym wyrazem twarzy. Na jego górnej wardze ukazywał się czarny meszek, a w całym wyrazie twarzy malowała się porywczość i entuzjazm. Wchodząc do salonu, Mikołaj poczerwieniał. Widać było, że szuka w myśli, co by powiedzieć, ale nie wie co. Borys przeciwnie, od razu znalazł się właściwie i opowiedział spokojnie, żartobliwie, że lalkę Mimi znał już jako młodą dziewoję z nieuszkodzonym jeszcze noskiem, ale w ciągu 5 lat za jego pamięci postarzała się i głowa jej pękła w poprzek czaszki. Opowiedziawszy to, spojrzał na Nataszę. Natasza odwróciła się, popatrzyła na młodszego brata, który ze zmrużonymi oczyma trząsł się od tłumionego śmiechu i nie mogąc się dłużej powstrzymać, podskoczyła i wybiegła z pokoju tak szybko, jak tylko mogły ją unieść chyże nóżki. Borys nie roześmiał się. Mamo, zdaje mi się, że chciałaś również jechać. Czy kareta już potrzebna? Rzekł, zwracając się z uśmiechem do matki. Tak, tak, idź, każ zaprzęgać, odpowiedziała, uśmiechając się. Borys cicho podszedł do drzwi i udał się za Nataszą, a gruby chłopczyk pobiegł za nimi, jakby zagniewany, że mu przeszkodzono w jego zajęciach. Z młodzieży, nie licząc starszej córki hrabiny, która była o 4 lata starsza od siostry i zachowywała się jak dorosła panna, oraz przybyłej damy i panienki, w salonie pozostał Mikołaj i Sonia, krewniaczka hrabiego. Sonia była szczuplutką, miniaturową bruneteczką, o miękkim spojrzeniu, ocienionym długimi rzęsami. Gruby czarny warkocz dwukrotnie oplatał jej głowę.
Na twarzy, a szczególnie na obnażonych, szczupłych, lecz powabnych, muskularnych rękach i szyi, skóra miała żółtawy odcień. Płynnością ruchów, miękkością i elastycznością drobnych członków i nieco przebiegłym i powściągliwym sposobem bycia przypominała ładne, lecz jeszcze nieuformowane kociątko, które kiedyś będzie czarującą koteczką. Uważała widocznie za stosowne uśmiechem brać udział w ogólnej rozmowie, lecz jej oczy spoglądały mimowoli spod długich, gęstych rzęs na udającego się do armii kuzyna. Spoglądały z takim dziewczęcym, namiętnym uwielbieniem, że jej uśmiech ani przez chwilę nie mógł nikogo zwieść. Widać było, że koteczka przyczaiła się tylko po to, by jeszcze energiczniej skoczyć i poigrać ze swym kuzynem, gdy tylko, podobnie jak Borys i Natasza, wydostaną się z tego salonu. Tak, ma cher, rzekł stary hrabia, zwracając się do damy i wskazując na Mikołaja. A więc jego przyjaciel Borys został mianowany oficerem, a on przez przyjaźń chce dotrzymać mu kroku. Rzuca uniwersytet i mnie, starego. Wstępuje do wojska, ma cher. A już miał przygotowaną posadę w archiwum. To mi przyjaźń, co? Rzekł hrabia pytająco. Tak, mówią przecież, że wojna została wypowiedziana, oświadczyła dama. Dawno już mówią, odpowiedział hrabia. Znowu pogadają, pogadają i dadzą spokój. Ma cher, to mi przyjaźń, powtórzył. Idzie do huzarów. Dama, nie wiedząc, co odpowiedzieć, pokiwała głową. Wcale nie z przyjaźni, odpowiedział poczerwieniały Mikołaj, opędzając się jakby przed hańbiącym oszczerstwem. Wcale nie z przyjaźni, po prostu czuję powołanie do służby wojskowej. Obejrzał się na kuzynkę i na przybyłą pannę. Obie patrzyły na niego z uśmiechem aprobaty. Dziś będzie u nas na obiedzie Schubert, pułkownik Pawłogradzkiego Pułku Huzarów. Był tu na urlopie i zabiera Mikołaja ze sobą. Cóż robić? Rzekło hrabia, wzruszając ramionami. Mówił żartobliwie o sprawie, która najwidoczniej bardzo go trapiła. Jużem papusiowi mówił, że jeśli papa nie chce mnie puścić, to zostanę, oświadczył syn. Ale ja wiem, że prócz służby w wojsku do niczego jestem niezdatny. Nie jestem dyplomatą ani urzędnikiem, bo nie potrafię ukrywać tego, co czuję. Mówił, spoglądając ciągle z kokieterią pięknego młodzieńca na Sonię i na przybyłą pannę. Koteczka wpijała się w niego oczami, jak gdyby każdej chwili gotowa była poigrać i ukazać całą swą kocią naturę. No dobrze, dobrze, powiedział stary hrabia. Ciągle się gorączkuje. To Bonaparte wszystkim głowę zawrócił. Wszyscy o tym myślą, jak to on z porucznika skoczył na cesarza. No cóż, daj Boże, dodał, nie dostrzegając drwiącego uśmiechu damy. Dorośli zaczęli rozmawiać o Bonapartem. Julia, córka pani Karagin, zwróciła się do młodego Rostowa. Jaka szkoda, że w czwartek nie był pan u Archarowów. Nudziło mi się bez pana, oznajmiła, uśmiechając się do niego tkliwie. Młody człowiek, któremu to pochlebiło, z kokieteryjnym uśmiechem młodości przysiadł się bliżej do uśmiechniętej Julii i zaczął z nią osobną rozmowę, nie dostrzegając zupełnie, iż ten jego mimowolny uśmiech nożem zazdrości kraje serce zaczerwienionej i sztucznie uśmiechającej się Soni. W czasie rozmowy spojrzał na nią. Sonia popatrzyła na niego namiętnie, gniewnie i z trudem powstrzymując łzy w oczach, ze sztucznym uśmiechem na ustach wstała i wyszła z pokoju. Ożywienie Mikołaja zniknęło zupełnie. Doczekał pierwszej przerwy w rozmowie i zmieszany wyszedł z pokoju, by szukać Soni. Jak to wszystkie sekrety tej młodzieży są szyte białymi nićmi, odezwała się Anna Michajłowna, wskazując na wychodzącego Mikołaja. Pokrewieństwo niebezpieczne, dodała. Tak, odrzekła hrabina, gdy znikł ów promień słońca, który przedostał się do salonu wraz z młodym pokoleniem, jakby odpowiadając na pytanie, którego jej nikt nie zadał, a które stale ją nurtowało. Ile przeniosło się cierpień, ile niepokoju się przeżyło, by móc teraz cieszyć się nimi. Ale i teraz doprawdy więcej obaw niż radości. Wciąż się człowiek boi, w
Wciąż się boi. Jest to właśnie wiek tak niebezpieczny, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Wszystko zależy od wychowania, oświadczyła dama. Tak, ma pani rację, ciągnęła hrabina. Dotychczas, dzięki Bogu, byłam przyjaciółką własnych dzieci i cieszę się ich całkowitym zaufaniem, mówiła hrabina, powtarzając błąd wielu rodziców, mniemających, że dzieci ich nie mają przed nimi tajemnic. Wiem, iż zawsze będę pierwszą powiernicą swych córek, że jeśli Nikoleńka z powodu żywości charakteru pozbytkuje, chłopiec nie może się obejść bez tego. To w każdym razie nie tak jak ci petersburscy panowie. Tak, wspaniałe dzieciaki, wspaniałe, przytaknął hrabia, który wszelkie skomplikowane dla siebie kwestie rozstrzygał w ten sposób, że uznawał wszystko za wspaniałe. Widzi pani, zachciało mu się być huzarem. No i cóż pani chce, ma szer. Co za miła istotka, ta młodsza córeczka państwa, rzekła dama. Iskra. Tak, iskra, powiedział hrabia. We mnie się wrodziła, co za głos. Choć to moja córka, ale powiem szczerze, będzie z niej śpiewaczka, druga z Salomoni. Przyjęliśmy dla niej nauczyciela, Włocha. Czy nie za wcześnie? Powiadają, że w tym okresie nauka jest szkodliwa dla głosu. O nie, skądże za wcześnie? Odrzekł hrabia. Czy to nasze matki nie wychodziły za mąż, mając 12-13 lat? Przecie ona już teraz jest zakochana w Borysie. Taka już jest, odezwała się hrabina. Uśmiechała się powściągliwie, patrząc na matkę Borysa, jakby odpowiadając na myśl, co ją zawsze absorbowała, ciągnęła dalej. Widzicie państwo, gdybym ją trzymała surowo, zabraniała jej, Bóg wie, co by robili ukradkiem. Hrabina miała na myśli, że całowaliby się. A tak, to znam każde jej słowo. Wieczorem sama do mnie przybiegnie i wszystko mi opowie. Może ją rozpieszczam, ale doprawdy to wydaje mi się lepsze. Starszą trzymałam krótko. Tak, mnie zupełnie inaczej wychowywano, rzekła z uśmiechem ładna hrabianka Wiera. Lecz uśmiech nie upiększył, jak to zwykle bywa, twarzy Wiery. Przeciwnie, twarz jej zrobiła się nienaturalna i dlatego nieprzyjemna. Starsza córka Wiera była ładna, niegłupia, uczyła się doskonale, była dobrze wychowana, miała przyjemny głos. Wszystko, co powiedziała, było słuszne i na miejscu. A jednak dziwna rzecz. Wszyscy, i matka, i przybyła dama, spojrzeli na nią, jak gdyby się dziwiąc, dlaczego to powiedziała, i poczuli się niezręcznie. Z pierwszymi dziećmi zawsze człowiek przesadza. Chce zrobić z nich coś nadzwyczajnego, rzekła dama. Nie ma co ukrywać, ma szer. Hrabianeczka przesadzała z Wierą, oświadczył hrabia. No i cóż, a przecie udała nam się wspaniale, dodał, aprobująco mrugając na Wierę. Przybyłe panie wstały i odjechały, obiecując przyjechać na obiad. Cóż to za maniery? Siedziały i siedziały, rzekła hrabina, odprowadziwszy gości. Natasza, opuściwszy salon, zaczęła biec, ale dobiegła tylko do ogrodu zimowego. Zatrzymała się w tym pokoju i, przysłuchując się rozmowie w salonie, czekała na wyjście Borysa. Już zaczynała tracić cierpliwość, tupnęła nóżką i zbierało jej się na płacz, że on nie przychodzi, gdy rozległy się nie za ciche, nie za szybkie, ale jak należy, kroki młodego człowieka. Natasza szybko wpadła między donice z kwiatami i schowała się. Borys zatrzymał się na środku pokoju, rozejrzał się, strzepnął ręką pyłek z rękawa munduru, podszedł do lustra i przyglądał się swej ładnej twarzy. Natasza przyczaiła się i, wyglądając ze swej kryjówki, czekała, co on będzie robił. Postał pewien czas przed lustrem, uśmiechnął się i zwrócił się do wyjścia. Natasza chciała na niego zawołać, ale się rozmyśliła. A niech szuka, powiedziała do siebie. Zaledwie Borys wyszedł, gdy przez inne drzwi weszła Sonia, zaczerwieniona i przez łzy szepcąca coś gniewnie. Natasza powstrzymała pierwszy odruch, by podbiec do niej, i pozostała w swej kryjówce i jak spod czapki niewidki patrzyła, co się dzieje na świecie. Doznawała nowej, osobliwej rozkoszy.
Szeptała coś i spoglądała na drzwi do salonu. Wszedł Mikołaj. Sonia, co ci, jakże można? Mówił Mikołaj, podbiegając do niej. Nie, nic. Proszę mnie zostawić. Sonia zaukała. Nie, ale ja wiem, co. Jeśli pan wiesz, to bardzo ładnie, idź sobie do niej. Sonia, słóweczko, jak można dla fantazji tak dręczyć mnie i siebie? Mówił Mikołaj, biorąc ją za rękę. Sonia nie wyrwała ręki i przestała płakać. Natasza wstrzymała oddech i bez ruchu, błyszczącymi oczyma spoglądała ze swej kryjówki. Co teraz będzie? Myślała. Soniu, świat mi niepotrzebny. Tyś jedna dla mnie wszystkim, mówił Mikołaj. Dowiodę ci. Nie lubię, kiedy tak mówisz. No, już nie będę. Przebacz mi, Soniu. Przyciągnął ją do siebie i pocałował. Ach, jak to ładnie, pomyślała Natasza, a kiedy Sonia i Mikołaj wyszli z pokoju, poszła za nimi i zawołała do siebie Borysa. Borys, proszę tu przyjść, powiedziała z miną znaczącą i przebiegłą. Muszę panu powiedzieć pewną rzecz. Tutaj, tutaj, powiedziała i zaprowadziła go do ogrodu zimowego, na to samo miejsce, gdzie była ukryta między donicami. Borys szedł za nią, uśmiechając się. Co to za pewna rzecz? Zapytał. Zmieszana rozejrzała się dookoła i spostrzegłszy porzuconą na donicy lalkę, wzięła ją na ręce. Pocałuj lalkę, rzekła. Borys uważnym, pieszczotliwym wzrokiem patrzył na jej ożywioną twarz i nic nie odpowiadał. Nie chcesz? No to chodź tutaj, powiedziała i weszła głębiej między kwiaty i rzuciła lalkę. Bliżej, bliżej, szeptała. Chwyciła oficera za wyłogi, a na jej zarumienionej twarzy widać było uroczystą powagę i strach. A mnie chcesz pocałować? Wyszeptała ledwo dosłyszalnie i patrzyła na niego spod oka, uśmiechając się i nieomal płacząc ze wzruszenia. Borys poczerwieniał. Jakaś ty śmieszna, rzekł, nachylając się ku niej i jeszcze bardziej się czerwieniąc, ale nic nie przedsiębrał i wyczekiwał. A ona wskoczyła nagle na donicę, tak iż była teraz wyższa od niego, objęła go obiema rękami, aż jej cienkie, gołe rączki zwarły się powyżej jego szyi i odrzuciwszy ruchem głowy włosy, pocałowała go w same usta. Prześlizgnęła się między doniczkami na drugą stronę i zatrzymała się ze spuszczoną głową. Natasza, rzekł Borys, wiesz, że cię kocham, ale... Jesteś we mnie zakochany? Przerwała mu Natasza. Tak, zakochany, ale proszę, nie róbmy tego, co teraz. Jeszcze 4 lata. Wtedy poproszę o twoją rękę. Natasza zastanowiła się. 13, 14, 15, 16, oświadczyła rachując na cieniutkich paluszkach. Dobrze, więc stało się. I uśmiech radości i spokoju rozjaśnił jej ożywioną twarz. Stało się, rzekł Borys. Na zawsze? Spytała dziewczynka. Do samej śmierci? I wziąwszy go pod rękę, powoli, z wyrazem szczęścia, poszła z nim do bawialni. Hrabinę tak zmęczyły wizyty, że zabroniła przyjmować kogokolwiek. Szwajcarowi nakazano, by wszystkich, którzy będą jeszcze przyjeżdżać z życzeniami, zapraszał koniecznie na obiad. Hrabina chciała pomówić w 4 oczy z przyjaciółką lat dziecinnych, księżną Anną Michajłowną, której od jej powrotu z Petersburga jeszcze na dobrą sprawę nie widziała. Anna Michajłowna ze swą zatroskaną, a miłą twarzą przysunęła się bliżej do fotela hrabiny. Będę z tobą zupełnie szczera, rzekła Anna Michajłowna. Już mało nas, starych przyjaciół, pozostało. Dlatego tak bardzo cenię twoją przyjaźń. Anna Michajłowna popatrzyła na Wierę i zamilkła. Hrabina uścisnęła rękę przyjaciółki. Wiero, rzekła hrabina, zwracając się do starszej córki, niekochanej widać. Jakaś ty mało pojętna. Czy nie czujesz się tu zbyteczna? Idź do sióstr, czy też... Piękna Wiera uśmiechnęła się wzgardliwie.
nie odczuwając widocznie najmniejszej urazy. Gdyby mi mateczka wcześniej to powiedziała, wyszłabym zaraz, oświadczyła i poszła do swego pokoju. Jednak przechodząc koło bawialni, zauważyła, że tam przy dwóch okienkach siedziały symetrycznie dwie pary. Przystanęła i uśmiechnęła się pogardliwie. Sonia siedziała blisko Mikołaja, przepisującego dla niej własne wiersze, pierwsze w jego życiu. Borys i Natasza, siedzący przy drugim oknie, zamilkli, kiedy weszła Wiera. Sonia i Natasza spojrzały na Wierę z twarzami skruszonymi i uszczęśliwionymi. Widok tych zakochanych dziewczynek był wesoły i wzruszający, lecz widać nie wzbudził w Wierze przyjemnego uczucia. Ile razy prosiłam cię, byś nie ruszał moich rzeczy, powiedziała. Przecież masz swój pokój, zabrała Mikołajowi kalamarz. Zaraz, zaraz, odpowiedział, maczając pióro. Wszystko musicie robić nie w porę, mówiła Wiera. Wpadliście do salonu, aż się wszystkim wstyd za was zrobiło. Mimo że to, co mówiła Wiera, było całkowicie słuszne, a może właśnie dlatego nikt jej nie odpowiadał, tylko cała czwórka wymieniła spojrzenia. Wiera z kalamarzem w ręku marudziła w pokoju. Jakież wy możecie mieć sekrety w waszym wieku? Sekrety między Nataszą a Borysem i między wami. Wszystko to głupstwa. No a cóż cię to obchodzi, Wiero? Powiedziała Natasza. Owego dnia była, jak widać, jeszcze lepsza i milsza dla wszystkich niż zazwyczaj. Bo to głupie, odparła Wiera. Wstyd mi za was. Cóż to za sekrety? Każdy ma swoje sekrety. My się nie wtrącamy do ciebie i do Berga, powiedziała Natasza, unosząc się. Myślę, że się nie wtrącacie dlatego, rzekła Wiera, że w moim postępowaniu nigdy nie może być nic złego, ale powiem mateczce, jak ty traktujesz Borysa. Natalia Iliniczna traktuje mnie bardzo dobrze, rzekł Borys. Nie mogę narzekać, dodał. Daj spokój, Borysie, jesteś takim dyplomatą. Słowo dyplomata było u dzieci w obiegu w pewnym specjalnym znaczeniu. Aż nudne, powiedziała Natasza głosem obrażonym i drżącym. Czemu się ona mnie czepia? Ty nigdy tego nie zrozumiesz, zwróciła się do Wiery. Dlatego, że nigdy nikogo nie kochałaś. Ty nie masz serca, jesteś tylko Madame de Genlis. To przezwisko nadane Wierze przez Mikołaja uważano za bardzo obraźliwe. Dla ciebie największa przyjemność to robienie innym przykrości. Stefania Felicia de Genlis, autorka dydaktycznych i moralnych powieści. Możesz kokietować Berga, ile ci się tylko podoba, rzekła Natasza szybko. Ale chyba nie będę przy gościach biegać za młodym człowiekiem. No, dopięła swego, wtrącił się Mikołaj. Nagadała wszystkim nieprzyjemności i wszystkich rozstroiła. Chodźmy do dziecinnego pokoju. Wszyscy czworo, niczym statko spłoszonych ptaków, wstali i wyszli z pokoju. To mnie nagadano nieprzyjemności, a ja nikomu, powiedziała Wiera. Madame de Genlis, Madame de Genlis, odezwały się zza drzwi roześmiane głosy. Piękna Wiera, działająca na wszystkich tak drażniąco i nieprzyjemnie, uśmiechnęła się i widać wcale nie dotknięta tym, co jej powiedziano, podeszła do lustra, poprawiła szarfę i uczesanie. Patrząc na swą piękną twarz, stawała się widać jeszcze chłodniejsza i spokojniejsza. W salonie dalej ciągnęła się rozmowa. Ach, Cher, mówiła hrabina, i w moim życiu nie same są róże. Alboż to nie widzę, że przy naszym trybie życia nie na długo starczy nam majątku, a wszystkiemu winien ten jego klub i jego dobroć. A mieszkając na wsi, czy odpoczywamy? Teatry, polowania, Bóg wie co. Co tam jednak mówić o mnie? Jakżeś to wszystko urządziła? Często podziwiam cię, Anet, jak możesz w twoim wieku sama jedna pędzić pojazdem do Moskwy, do Petersburga, do wszystkich ministrów, do całej noblesy i wiesz, jak z każdym postępować. Podziwiam cię. No i jak to urządziłaś? A ja tak nie potrafię. Ach, serce, odpowiedziała Anna Michajłowna. Nie daj Boże, byś miała poznać, jak ciężko jest być wdową,
bez żadnego oparcia i z synem, którego się kocha aż do szaleństwa. Wszystkiego się wtedy człowiek nauczy, ciągnęła z pewną dumą. Mój proces mnie wiele nauczył. Jeśli muszę się widzieć z którymś z tych asów, piszę bilecik. Księżna to taka, a taka, pragnie się widzieć z takim to a takim. I jadę. Sama, dorożką, choćby po dwa, trzy, nawet i cztery razy, dopóki nie osiągnę tego, co chcę. Wszystko mi jedno, co o mnie pomyślą. A kogoś prosiła o Borieńkę? Zapytała hrabina. Przecież twój Borieńka jest już oficerem gwardii, gdy Nikoluszka dopiero junkrem. Nie ma kto o niego zabiegać. Kogo żeś prosiła? Księcia Wasilia. Był bardzo miły. Od razu się na wszystko zgodził. Raportował monarsze. Mówiła księżna Anna Michajłowna z zachwytem, całkiem zapomniawszy o tym poniżeniu, które zniosła, by osiągnąć cel. Cóż, książę Wasilii postarzał się chyba, zapytała hrabina. Nie widziałam go od czasu naszych spektakli u Romiancewów. Przypuszczam, że już o mnie zapomniał. Zalecał się do mnie, przypomniała sobie hrabina z uśmiechem. Zawsze taki sam, odpowiedziała Anna Michajłowna, uprzejmy, nadskakujący. Zaszczyty nie przewróciły mu w głowie. Żałuję, iż tak mało mogę zrobić dla pani, droga księżno, powiada do mnie. Proszę mi rozkazywać. Tak, to wspaniały człowiek i dobry familiant. Wiesz przecie, Natalii, jak kocham syna. Nie wiem, czego bym nie zrobiła dla jego szczęścia. Lecz interesy moje są w tak kiepskim stanie, ciągnęła dalej Anna Michajłowna ze smutkiem i zniżając głos. W tak kiepskim stanie, że znalazłam się teraz w okropnej sytuacji. Mój nieszczęsny proces zjada wszystko, co mam i nie posuwa się naprzód. Wyobraź sobie, że dosłownie jestem bez grosza i nie wiem, za co wyekwipuję Borysa. Wyjęła chusteczkę i rozpłakała się. Potrzebuję 500 rubli, a mam jedynie 25-rublową asygnatę. Znalazłam się w takiej sytuacji. Teraz cała moja nadzieja w hrabim Kirille Władimirowiczu Bezuchowie. Jeśli nie zechce wesprzeć swego chrześniaka, przecież trzymał Borię do chrztu i nie zabezpieczy go jakoś, to wszystkie moje starania na nic. Nie będę miała za co go wyekwipować. Hrabina wzruszyła się do łez i coś w milczeniu rozważała. Może to i grzech, rzekła księżna, ale często tak myślę. Oto hrabia Kiryl Władimirowicz Bezuchow żyje samotnie. Taki olbrzymi majątek i po co on żyje? Życie jest dla niego ciężarem, a Boria dopiero zaczyna żyć. Chyba zostawi coś Borysowi, rzekła hrabina. Bóg wie, droga przyjaciółko, ci bogacze i magnaci to tacy egoiści. Ale ja mimo wszystko pojadę z Borysem do niego i powiem mu wprost, o co mi chodzi. Niech sobie ludzie o mnie myślą, co chcą. Mnie naprawdę jest wszystko jedno, gdy od tego zależy los mego syna. Księżna wstała. Teraz jest druga, a do obiadu siadacie o 4:00. Zdążę pojechać. Z manierami petersburskiej damy umiejącej korzystać z okazji, Anna Michajłowna posłała po syna i razem z nim wyszła do przedpokoju. Żegnaj moje serce, rzekła do hrabiny, która odprowadzała ją do drzwi. Życz mi powodzenia, dodała szeptem, żeby syn nie słyszał. Księżna do hrabiego Kiryła Władimirowicza, ma szer? Zapytał hrabia, wchodząc z jadalni do przedpokoju. Jeśli mu lepiej, to proszę zaprosić Piera do mnie na obiad. Przecie bywał u mnie i tańczył z moimi dziećmi. Koniecznie proszę go zaprosić, ma szer. Ano zobaczymy, jak się dziś popisze Taras. Mówi, że nawet hrabia Orłow nie dawał takich obiadów, jaki będzie u nas. Mon cher Boris, powiedziała księżna Anna Michajłowna do syna, kiedy kareta hrabiny Rostow, w której siedzieli, przejechała ulicę wyścieloną słomą i wjechała na rozległy dziedziniec domu hrabiego Kiryła Władimirowicza Bezuchowa. Mon cher Boris, rzekła matka,
wysuwając rękę spod starej salopy i nieśmiałym, pieszczotliwym ruchem kładąc ją na ręce syna. Bądź miły, bądź uprzejmy. Hrabia Kirył Władimirowicz jest przecież twoim chrzestnym ojcem i od niego zależy twój dalszy los. Pamiętaj o tym, mon cher, i bądź tak miły, jak ty to potrafisz. Gdybym wiedział, że z tego wyniknie coś poza upokorzeniem, odpowiedział syn zimno, ale obiecałem mamie i robię to dla mamy. Odcinek 6. Mimo że czyjaś kareta stała u podjazdu, Szwajcar, przyjrzawszy się matce i synowi, którzy nie każąc się meldować, weszli prosto do szklonej sieni między dwoma szeregami posągów w niszach, popatrzył znacząco na zniszczoną salopkę i zapytał, kogo sobie życzą widzieć, księżniczki czy hrabiego. A kiedy się dowiedział, że hrabiego, oznajmił, iż jaśnie oświecony pan dziś ma się gorzej i że jaśnie oświecony pan nikogo nie przyjmuje. Możemy odjechać, rzekł syn po francusku. Mój kochany, powiedziała matka błagalnym głosem i znów dotknęła ręki syna, jakby to dotknięcie mogło go uspokajać lub pobudzać. Borys umilkł i nie zdejmując płaszcza, pytająco spojrzał na matkę. Kochaneczku, tkliwym głosikiem rzekła Anna Michajłowna do Szwajcara. Ja wiem, że hrabia Kirył Władimirowicz jest bardzo chory. Właśnie dlatego przyjechałam, jestem jego krewną. Nie będę go niepokoić, kochaneczku. Chciałabym się tylko zobaczyć z księciem Wasilijem Siergiejewiczem. Przecie on tu się zatrzymał. Bądź tak dobry, zamelduj mnie. Szwajcar ponuro pociągnął sznur od dzwonka na piętro i odwrócił się. Księżna Drubecka do księcia Wasilija Siergiejewicza, krzyknął do lokaja, który w pończochach, pantoflach i fraku zbiegł z piętra i wyglądał spoza poręczy podestu. Matka poprawiła fałdy swej farbowanej jedwabnej sukni, przejrzała się w dużym weneckim zwierciadle w ścianie i w swych przydeptanych trzewikach śmiało ruszyła na górę po wyścielonych dywanem schodach. Mój drogi, przyrzekłeś mi, znowu zwróciła się do syna, pobudzając go dotknięciem ręki. Syn, opuściwszy oczy, szedł spokojnie za nią. Weszli do sali, z której jedne drzwi prowadziły do pokojów przeznaczonych dla księcia Wasilija. Akurat wtedy, kiedy matka i syn, znalazłszy się na środku pokoju, zamierzali spytać o drogę starego służącego, który zerwał się na ich widok, w jednych drzwiach poruszyła się brązowa klamka i wyszedł książę Wasilii w futerku krytym aksamitem z jedną gwiazdą orderową po domowemu, odprowadzając pięknego, czarnowłosego mężczyznę. Tym mężczyzną był znakomity petersburski doktor Lorrain. Więc to pewne? Pytał książę. Mój książę, błądzić jest rzeczą ludzką, ale, odpowiedział doktor grasejując i z francuska wymawiając łacińskie słowa. Dobrze, dobrze. Zauważywszy Annę Michajłownę z synem, książę Wasilij pożegnał doktora ukłonem i w milczeniu, lecz z pytającą miną zbliżył się do nich. Syn dostrzegł, że w oczach matki odbił się nagle głęboki smutek i uśmiechnął się lekko. Tak, książę, w jakich to smutnych okolicznościach się spotykamy? Jakże nasz drogi chory? Zapytała, jakby nie dostrzegając chłodnego, znieważającego spojrzenia, które na nią skierował. Książę Wasilij popatrzył na nią, a potem na Borysa, pytająco zdumionym wzrokiem. Borys skłonił się grzecznie. Książę Wasilij, nie odpowiedziawszy na ukłon, zwrócił się do Anny Michajłowny i na jej pytanie odpowiedział ruchem głowy i warg, który oznaczał mało nadziei dla chorego. Czyżby? Zawołała Anna Michajłowna. Ach, to straszne, straszne, gdy się pomyśli. To mój syn, dodała wskazując Borysa, chciał sam podziękować księciu. Borys jeszcze raz ukłonił się z szacunkiem. Wierzaj mi, książę, że serce matki nigdy nie zapomni, co, książę, dla nas zrobiłeś. Jestem rad, że mogłem pani zrobić przyjemność,
Droga Anno Michajłowno, rzekł książę Wasili, poprawiając żabot. Tu, w Moskwie, gestem i głosem okazywał swej protegowanej Annie Michajłownie znacznie większą wyniosłość niż w Petersburgu na wieczorze u Anet Scherer. Staraj się pan dobrze służyć i okazać się godnym, dodał surowo, zwracając się do Borysa. Jestem rad. Czy jesteś tu na urlopie? Wybijał swym beznamiętnym tonem. Czekam na rozkaz jaśnie oświecony książę, by udać się na nowe stanowisko, odpowiedział Borys, nie okazując ani urazy z powodu ostrego tonu, ani chęci wdania się w rozmowę, lecz z tak spokojnym szacunkiem, iż książę popatrzył na niego uważnie. Mieszka pan z mamą? Mieszkam u hrabiny Rostow, odrzekł Borys i znowu dodał. Jaśnie oświecony książę. To ten Ilja Rostow, który się ożenił z Natalii Szynszyn, oznajmiła Anna Michajłowna. Wiem, wiem, rzekł książę Wasilii swym monotonnym głosem. Nigdy nie miałem pojąć, jak Natalii zdecydowała się wyjść za mąż za tego nieokrzesanego niedźwiedzia. Człowiek zupełnie głupi i śmieszny. W dodatku, jak mówią, gracz. Ale to zacny człowiek, mój książę, zauważyła Anna Michajłowna, uśmiechając się tkliwie, jak gdyby i ona wiedziała, że hrabia Rostow zasługuje na taką opinię, ale prosiła o litość dla biednego starca. Co mówią doktorzy? Zapytała księżna po chwili milczenia. Na jej wypłakanym obliczu znowu się pojawił ogromny smutek. Słaba nadzieja, oświadczył książę. A ja tak pragnęłam raz jeszcze podziękować wujkowi za jego dobrodziejstwa dla mnie i dla Bori. To chrześniak jego, dodała takim tonem, jakby ta wiadomość mogła niezmiernie ucieszyć księcia Wasilija. Książę Wasilij zamyślił się i nachmurzył. Anna Michajłowna zrozumiała, że obawia się znaleźć w niej rywalkę do spadku po hrabim Biezuchowie. Pośpieszyła więc go uspokoić. Gdyby nie moje szczere przywiązanie i oddanie dla wuja, rzekła, wymawiając to słowo ze szczególną pewnością siebie i niedbale. Znam jego charakter, szlachetny, otwarty, ale przy nim są tylko księżniczki, a one jeszcze takie młode. Pochyliła głowę i dodała szeptem. Książę, czy on spełnił ostatni obowiązek? Jakże bezcenne są te ostatnie chwile. Przecież już gorzej być nie może. Koniecznie należy go przygotować, skoro już tak źle z nim. Książę, my kobiety, uśmiechnęła się subtelnie, zawsze wiemy, jak to należy powiedzieć. Koniecznie muszę go zobaczyć. Jakkolwiek będzie mi ciężko, lecz nawykłam już do cierpień. Książę, widać, zrozumiał. Zrozumiał też, podobnie jak na wieczorze u Anny Scherer, że trudno będzie odprawić Annę Michajłowną. Oby ta wizyta nie okazała.